Witam was bardzo serdecznie w ostatnim z tej serii odcinku Hall of Fame. I dzisiaj gościmy postać, która wydaje mi się, jej historia jest o tyle godna opowiedzenia, że kariera mojego gościa nabrała przyspieszenia po zwolnieniu z CD Projektu, który poświęcił 10 lat na budowanie studia, które zajmowało się, wydaje mi się, rynkiem w dużej mierze przez media niedocenionym, by następnie zreformować chiński przepis na grę wideo i ruszyć w stronę hardkorowych RPGów. Jest ze mną Daniel Sadowski z ekipy Rebel Wolves. Cześć Mateusz. Hej. Cześć Danielu. Danielu, zacznijmy może od kwestii najistotniejszej. To znaczy, Tiara przydziału przydzieliła cię do Gryffindoru, natomiast Twoja żona jest w Slytherinie. I zastanawiam się, czy ślizgon i Gryfon mogą żyć pod innym dachem? I co, jeżeli Wasze dziecko. Pod czy pod tym dzieci... samym dachem. Pod tym samym dachem. No. Co, na przykład, jeżeli Wasze dziecko się okazuje, że herlakiem, albo, nie daj Boże, mu golem? No, zobaczymy, jeszcze, jeszcze trochę czasu mają, żeby, żebyśmy się przekonali, jak, jaki będzie ich los, ale tak, jeśli chodzi o mnie i żonę, to mimo przydziałów do różnych domów, to dogadujemy się bardzo dobrze. Tak? No, bardzo mnie to cieszy, że nie, nie grozi wam rozpad małżeństwa. <laughs> nie absolutnie. Um. Nawet powiem ci, jest to tyle śmiesznie, że, że moja żona nigdy nie dawała się przekonać do grania w, w gry konsolowe. Mhm. Jak dotykała pada, to tam próbowałem nawet z jakimś portalem na kopię i tak dalej, to jak tylko się pada, to ba bardzo szybko rezygnowała z grania, a tutaj siedzi wieczorami po nocach, czasem do pierwszej i, i, i gra jest dalej niż ja nawet, tak, więc jak ja siadam, żeby pograć, to siada koło mnie i, i, i zaczyna mi, wiesz, podpowiadać różne rzeczy, a jak pójdziesz tu zrobić, to ten, a jak tu, to coś innego, tak, a tutaj sobie zrób to i to w menu, więc, więc wiesz, bardzo się wkręciła i, i tak za za zalicza właśnie swoją pierwszą konsolową E, grę RPG. Pozdrawiamy bardzo żonę. Dokładnie. E, I cieszy mnie, że zaczęliśmy od Hogwardu, ponieważ wydaje mi się, że spora część twojej kariery to była trochę próba przekonania, no właśnie, kobiet do tego, żeby z naszym medium się zaprzyjaźniły, ale do, do tego jeszcze wrócimy. Mhm. Ty sam magię komputerów rzekomo odkryłeś jako sześciolatek, kiedy ojciec przyniósł Atari i, i podobno dość szybko zaczęłeś się uczyć kodowania w Bejziku. Tak było, tak było. Atari pojawiło się w naszym domu. Tak mi się wydaje, że ja miałem wtedy 6 lat. Z tego co pamiętam, to ja gdzieś tam byłem jeszcze w przedszkolu, chyba na przedostatnim roku przedszkola, coś w ten deseń. Więc licząc, wiesz, po datach to tak by chyba wychodziło, że gdzieś tam miałem 5 albo 6 lat, coś w ten deseń. Ale tak, bardzo szybko się wkręciłem w gry. Wtedy jeszcze wiesz, na Atari gry żeśmy odpalali z kaseciaka, z magnesowidu, więc, więc nawet mam te wszystkie jeszcze, wiesz, kasety, wiesz, z takimi białymi nadrukami, turbo coś tam i tam, wiesz, tam 15-16 tam ich, tych, numera, tych numeracji na tych kasetach było dużo. No jedną z pierwszych gier, właśnie, które, które grałem na Atari to był Mousetrap, nie wiem czy kojarzysz taką grę. coś po... mówić. Uh -huh. no, chodziło się po planszach, wiesz, zbierało się ser i, i, i jako soundtrack był, był jeden z utworów Debussy'ego. Gollywogs Cakewalk chyba bodajże, także ta, ta muzyczka do dzisiaj po prostu siedzi mi w głowie. Ale tak, tak, no, bardzo szybko się wkręciłem w gry i, i bardzo szybko też z tatą żeśmy rozkminili, E, jak programować jakieś proste rzeczy na Atari w Baziku, e, więc, więc wciągnęło mnie to, nie ukrywam. E, nawet napisałem kiedyś jakąś bardzo, bardzo prostą tekstówkę, e, właśnie w Baziku na Atari. To była moja pierwsza gra, właściwie, którą skończyłem. Można było ją przejść tam w 50 minut, ale pierwszy ukończony projekt, tak, za mną. E, gra polegała na tym, że e, chciałeś zostać twórcą gier. Tylko żeby zostać twórcą gier, to potrzebowałeś mieć komputer, ale nie miałeś tego komputera, więc wyruszałeś no w podróż po osiedlu, sklepach ze sprzętem, żeby ten komputer sobie zdobyć, kupić i tak dalej, i tak dalej, także, także prosta tekstówka z wyborami i pierwsze pytanie było, czy masz komputer, a jeżeli, jeżeli odpowiedziałeś tak, to gra się kończyła, że no to rozpoczynasz karierę tam twórcy gier i tak dalej, także, także można było, teraz dopiero to jest wiesz, w AAA popularne, na przykład w nowych Far Cryach, że tam można zrobić coś zupełnie innego niż wynika z questu i nagle dostajesz sekretne zakończenie, wiesz, po tam 300 minutach gry, nie, a widzisz, a ja to robiłem, jak lat. było modne. Tak, dokładnie, i to było modne, otóż to. Prekursorem byłeś tworzą z gry jako sześciolatek, ale prekursorem też byłeś, w odnoszę wrażenie, innej dziedzinie. To znaczy, mało znam twórców, którzy są w polskim Game no, od którego to jesteś? Od 2006? 2006, listopad 2006 to był mój pierwszy dzień w CD-projekt Red, O którym też pomówimy, bo jest tak. o czym mówić, ale e, którzy mieli formalne wykształcenie, żeby zostać twórcami Gier. No właściwie tak, no właściwie tak, faktycznie tak, bo y, ja studiowałem na polsko-japońskiej wyższej szkole teraz Akademii Technik Komputerowych y, na Wydziale Informatyki I, i, i był tam kurs i okazało się, że tam była specjalizacja tworzenia gier specjalizacja. komputerowych, Aha. tak, y, którą można było zacząć w połowie drugiego roku chyba, bo to trzy ostatnie semestry było, inżynierka miała trzy lata, tak, trzy ostatnie, więc połowa drugiego roku, i żeby było jeszcze ciekawie, no to tę specjalizację prowadziły takie osoby jak Konstanty Kalicki, Filip Starzyński, którzy są znani z firmy Think Tank i Gry Book of Demons. A tak? Helcard? Dokładnie, ostatnio wydanego Hellkarda. Także, także tam w ogóle poznałem chłopaków i też poznałem Andrzeja Mędryckiego, z którym potem pracowałem i w CDP, i, i prowadziłem właśnie Neutral Games. E Także, także tak, tak. Faktycznie, jakby spojrzeć na to w ten sposób, to tak no miałem powiedzmy, formalne wykształcenie twórcy gier po STK tak? Z ukończoną specjalizacją omal. tworzenia gier. I nie omal drugi projekt na koncie, bo mały ptaszek mi zaśpiewał, że rzekomo ukończyliście tych demos skradanki z, z Andrzejem. Tak, tak, tak. tak Ta skradanka tych demo powstało, tak? No, mhm. bo grą tego nazwać no, za bardzo się nie da, tak bo tam czy kwestów, czy jakiejś linii fabularnej, mimo że mieliśmy plany i mieliśmy to rozpisane, no, żeśmy nie zdążyli zrobić, także, także projekt skończył się na tym, że mieliśmy kawałek małego miasteczka, które zresztą zostało wymodelowane przez kolejną znaną osobę Pawła Mielniczuka, który, który potem no, też pracował w CDP i nadal pracuje zresztą. My żeśmy się też poznali na PJWSTK, ale tak, no, faktycznie to miasteczko było, można było się tam skradać, przeciwnicy poruszali się na jakiejś prostej AIC po prostych ścieżkach patrolowych, można było się nie wiem, skradać za nimi, kucając, walnąć ich jakąś pałką w głowę. E, tak był unique także, selling tak. point tego przedsięwzięcia? Bo teraz mhm. widzisz, jak byłem niedawno na takich sesjach pitchingowych, które warszawska szkoła filmowa organizuje, zresztą tam Konrad Tomaszkiewicz się zaczął udzielać i reformować śmiał program, no to za każdym razem dopytuję swoich studentów, co w tej, czym ją chcesz sprzedać, co jest w niej unikalnego, co było unikalnego w tym TDM-ie? Wiesz co, wtedy, wtedy no wiadomo tych gier było o wiele mniej, tak, bo jakżeśmy projektowali tą, tą, tą inżynierkę, to był 2004-2005, coś w ten deseń, E, więc znaczy, założy... potem nam zwrócili uwagę koledzy, tak, że, że nasza koncepcja jest bardzo podobna do Tifa ogólnie, tak, bo też mieliśmy jakieś właśnie gaszenie, gaszenie pochodni z strzałami i tak dalej, a wtedy w Tifa nie grałem, więc miałem takie OK, dobra, to zagram, zobaczę. I, mhm. i, i faktycznie byłem no, trochę zaskoczony, że akurat trafiłem na, na, na pomysły, które już gdzieś tam zostały zrealizowane w innej grze. Eee, co zresztą było miłe, bo sobie to tak tłumaczyłem, ha, proszę, no, taki jestem super, że wymyśliłem grę, która została nawet zrobiona i odniosła sukces, nie, ha, ha, ha. Eee, suma summarum, tak jakby selling pointem samej inżynierki, tak, bo tak jak mówię, gra nie powstała, więc tutaj ciężko mówić o, o, o wiesz, o nawet weryfikacji jakichś tam pomysłów na grę. No, natomiast my bardzo żeśmy poszli w, w rendering i, i w shadery, i w efekty yy, na shaderach, bo, bo wtedy, no, jak chciało się zrobić grę, to trzeba było usiąść do C++ do DirectX'a i wszystko napisać od zera, nie było Unity, nie było Unreal'a dostępnego jakby dla wszystkich, tak, więc, więc faktycznie wszystko trzeba było po prostu zakodować I, i z kolegą, z którym wspólnie robiliśmy tą inżynierkę, no po prostu wszystko od zera żeśmy pisali. No i poszliśmy tak jak mówię, właśnie w tą stronę wizualną, tak, żeby to, ta nasza inżynierka sprawiała, jak na tamte czasy, sprawiała wrażenie takiej wizualnie przynajmniej gry, no, która robi taki wiesz wizualny efekt wow, tak? bo tam i były jakieś normal mapy, i parallax mapy, i, e, i cienie dynamiczne, e, więc, więc tam było dużo takich technologii, które, no, które w tamtejszych AAA-ach gdzieś tam były na, na porządku dziennym, no, ale w studenckich projektach to tak raczej, raczej się nie przewijały. Także, także w tę stronę żeśmy, żeśmy poszli. Tak? jak wielką to te demo odegrało rolę, kiedy. Przyjmowano cię do CD projektu, bo wiem, że sama uczelnia w ogóle partycypowała w procesie rekrutacyjnym. Wiesz co, był taki moment, że faktycznie uczelnia jakoś tam się dogadała z CD projektem. Ja dokładnie nie wiem, jakie to tam były zasady i, i na co oni się dogadali. No, suma sumarą dla nas jako studentów, to, to wyglądało to tak, że tam ze dwa-trzy razy padły osoby z CD projektu do nas w odwiedziny. Między innymi właśnie Maciek Miąsik nas, nas też odwiedził. I akurat jak, jak, jak CD projekt był na uczelni, no to też były jakieś takie prezentacje projektów inżynierskich, naszej specjalizacji i my też wtedy na auli, żeśmy właśnie prezentowali to naszą grę, tak? Pamiętam, że jakieś tam ostatnie rzeczy do tej, do tej prezentacji składałem też przez, przez tam przez noc, żeby jeszcze jakieś tam, wiesz, dopicować bajerki, typu jakiś super loading screen, wiesz, z jakimś cytatem, niby z lore gry itd., itp tak? Ja miałem w ogóle, wiesz, całą fabułę do tego wymyśloną, rozpisaną, także, także, także no, gdyby było więcej czasu i, i wiesz, i. I, i, I ludzi do tego, to, to może, że mogłaby z tego powstać nawet całkiem fajna gierka, nie? Ale, ale wiesz, jak to jest ze studenckimi czy tam pierwszymi projektami, wydaje się, że się wszystko da radę zrobić szybciej, lepiej i tak dalej. Potem człowiek siada i się okazuje, że no tam nie wiem, rok czasu, żeśmy robili tę inżynierkę, to tam nie wiem, połowę może się udało zrobić z tego, co, co chcieliśmy. Gdzie tą drugą połową był, wiesz, cały Gameplay Story, Westy, i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętam ten moment do dziś. I, I to było mega, mega no, dla mnie i dla kolegi niesamowite, nie wiem, nie, już nie pamiętam czy pan Janiczuk też wtedy był z nami na Oli, ale wydaje mi się, że tak, bo my chyba żeśmy ściągnęli cały nasz taki wiesz zespół, który, mm -hmm. który przy tej inżynierce z nami pracował, bo żeśmy zrobili rekrutację po prostu na uczelni. wysłaliśmy maila kto chce z nami grę robić i parę osób fajnych się wiesz zgłosiło tam, koncepciarka fajna się zgłosiła, która nam robiła koncept właśnie, Paweł stwierdził, że chętnie z nami wiesz porobi taki projekcik. I, i wiesz i pamiętam że koledzy pokazywali wiesz, swoje różne projekty i spoko spoko jakby wiesz tam brawo brawo a jak myśmy odpali grę jak tylko pojawił się loading screen to było słychać na sali takie wiesz okej no i, i mega wiesz mega mega fajne uczucie doświadczenie no mówię pa pamiętam to do dzisiaj że po prostu wiesz takim prostą rzeczą od razu na samym początku żeśmy zrobili takie wiesz mega ład wow wrażenie nie Kurczę, ty nie Cię, żeby ten projekt jakoś rozwinąć i skomercjalizować wiesz co E, chyba nie, bo, bo jak ja kończyłem jeszcze inżynierkę, to już dostałem się do cdp więc jak ja zacząłem pracować w listopadzie, to w, chyba pod koniec grudnia albo w styczniu 2007 miałem obronę, mm -hmm. e, bo jeszcze jakąś tam końcóweczkę tego projektu musieliśmy dociągnąć z kolegą. Więc wiesz, jak już miałem pracę i pracowałem, wiesz, w CDP-ie przy Wiedźwinie, to. To nie, nie korciło mnie, żeby kontynuować ten projekt. No, szczególnie, że e, z kolegą, który, z którym robiliśmy jakby tą inżynierkę, no, znaczy nie tyle nam się drogi rozeszły, co e, kolega poszedł do Code minionu pracować, jeśli dobrze pamiętam, po jakimś czasie. No, ja byłem w CDP, więc tak jakby też już, już nie mieliśmy tutaj za bardzo przestrzeni, żeby coś wspólnie robić. E, pamiętam, że tam nie wiem, jakiś inkubator chyba powstał technologiczny na PJWSTK. I pamiętam, że był taki moment, że z innym kolegą myślałem, dobra, może zrobimy jakiegoś top na RPG'a, tutaj jakby mam fajny na to pomysł, można by zrobić to i to. Ale do tego nic nie doszło, no z braku czasu po prostu, tak, bo to był 2007 już. na no, 2007 to była końcówka Wiedźmina 1, więc było, wiesz, dużo roboty, dużo, dużo tam pracy i, i, i bardziej skupiałem się na tym już po prostu niż, niż wiesz, niż, niż na jakichś własnych rzeczach, tak. Zapytam cię w ogóle troszeczkę przekornie. Czy interfejs pierwszego Wiedźmina, nad którego ostateczną wersją czuwałeś, jest rzeczywiście cennym wpisem w portfolio? Pomijając fakt, że pracujesz nad Wiedźminem, bo no nie był to wybitny interfejs. Wiesz, co? żeby nie było. Ja nie byłem odpowiedzialny za stronę wizualną, więc no, no. E, tylko od strony jakby mechaniki i implementacji. No natomiast, wiesz, no, interfejs był jaki był, tak? Ja jestem dumny z tego interfejsu jakby od strony implementacyjnej, mm -hmm. bo yy, no, zrobiłem wszystko, co się dało, tak, żeby to było po prostu funkcjonalne na Aurorze I, i wydaje mi się, na przynajmniej z tego, co pamiętam, jak sam potem grałem, wiesz, w Wiedźmina jeden, to jeszcze nie byłem Hans Edition. To ten interfejs. No po prostu działał. No, tak? Funkcjonalny, on, jasne. On, on był wiesz, funkcjonalny, on, on był tam w miarę bezbłędny. Nawet nie pamiętam czy trafiłem na jakieś, wiesz, po premierze tam duże, duże bagi w tym interfejsie. Yy, więc wiesz, ja mega, mega dużo czasu, jakbym musiałem poświęcić, żeby wiesz, od strony technologicznej po prostu doprowadzić hmm. to do porządku, bo Aurora była po prostu śmietniskiem to i bałaganym silnik pierwszego widźmienia. Tak, dokładnie. Yy, I wiesz, i. Jak ja przyszedłem do cdp w 2006 i zostałem już od razu wrzucony do, do interfejsów, to zostałem wrzucony już do takiego, wiesz, stworzonego frameworku, który częściowo był po stronie C, a częściowo był w Lua. I wiesz, no i ja na tym zacząłem po prostu już pracować. No a w momencie jak, no nie wiem, była zrobiona tam, nie wiem, kolejna iteracja tego interfejsu, i potem była robiona już ta finalna, bo, bo za moich czasów ja przerobiłem dwa interfejsy tak naprawdę. Ten finalny był, był dopiero kolejnym, który, który robiłem. Mhm. No to już wiesz, też nie było czasu, żeby tam cokolwiek refaktorować, zmieniać, poprawiać, nie wiem, dodawać wizualnie, żeby to nie wiem, było ciekawsze, bardziej, bardziej efektowne, efektywne. Pamiętam, że był taki moment nawet, że tam zacząłem zerkać na to, co się działo w Aurorze od strony interfejsu, bo tam też Aurora była o tyle ciekawa, że tam ona miała Podział w ogóle na klienta i serwer. Uh -huh. Więc jak się odpala Wiedźmina, to tak naprawdę odpalają tam się dwie części tego silnika, tak? I klient komunikuje się z serwerem, serwer coś oblicza, wysyła do klienta i tak dalej. Więc tam cała ta stara jakby architektura Aurel cały czas została. No i tak samo interfejs, dane interfejsu były przerzucane między tą częścią klienta a serwera. Ja nawet kiedyś próbowałem to czyścić, stwierdziłem, a dobra, nie jest tego dużo, to po prostu zacznę kasować te odwołania, te stare funkcje, klasy, bo one są po prostu już niepotrzebne. No, i tak po kilku godzinach po prostu nagle miałem, wiesz, nie wiem, kilkanaście plików co najmniej otwartych, i stwierdziłem, nie, nie, to jest po prostu nie zrobię Nie no do zrobienia. Tak? Jakbym chciał naprawdę to tak, wiesz, szczerze poczyścić i doprowadzić do porządku, to nie wiem, z tydzień, dwa by mi to pewnie zajęło, a, a wiesz, a, a my byliśmy wtedy już, już w crunchu z napiętym harmonogramem, żeby, żeby wiesz, grę dokończyć, i, i, i po prostu na takie rzeczy nie było czasu. Tak, no, od strony wizualnej ten interfejs był jaki był. On myślę, że pasował do tej gry i do tamtych czasów, ale w dzisiejszych czasach no, on absolutnie nie myślę, że nie przetrwał jakby próby czasu. No tak? Ale też więźniem byłeś chyba tego założenia, że musi być gra w całości do obsłużenia myszką, i tylko i wyłącznie. Mhm. No bo to nie było chyba rozwiązanie, które by się tak naprawdę do końca sprawdziło. No tak samo ten system walki, który ja zawsze kojarzę z grą taneczną de facto. Tak. E ale dużo rzeczy powstawało metodą chałupniczą, zdaje się. Wspomniałeś w fopie Polsat Games, że dla wielu z Was to był pierwszy projekt w życiu. I Dokładnie. być może jesteś jedną z nielicznych osób w Polsce, bo oczywiście w Polsce mamy samych twórców Wiedźmina, hmm. którzy zakładają kolejne studie i robią kolejną grę. To jest, wiesz, proszę, do, dobry żart, nie? bo kiedyś my żartowali, że że wiesz mieliśmy twórców Wiedźmina po prostu i każdy się wiesz reklamował jak mm -hmm. zakładał nowe studio, że to studio byłych twórców Wiedźmina, teraz już nie mówimy, że to byłych twórców Wiedźmina, tylko mówimy którego Wiedźmina, nie? No właśnie, <śm> no właśnie, ale ty masz unikalne doświadczenie, bo pracowałeś nad pierwszym Wiedźminem, tak. jeszcze jako młody człowiek z ludźmi, którzy dopiero walczyli, żeby wyrobić sobie nazwiska, jak właściwie wtedy wyglądała ta firma, bo teraz ją widzimy jako Super profesjonalne korpo, które stara się wprowadzić zachodnie procedury, ale nawet w książce Marcina Koszmana nie tylko wiedźmin. No przecież odmalowywał on obraz takiego, jak to pewien mój znajomek ujął, licealnego korpo. Licealne korpo. Tak. Jezus Maria, co za sformułowanie. E... Znaczy, firma, która <laughs> rękami i umysłami bardzo młodych ludzi stara się no, stworzyć pewne spójne procedury, mm -hmm. żeby w ogóle uporządkować tę produkcję. Wiesz, trzeba powiem Ci tak. Y Czasy cd pu z pierwszego Wiedźmina, tak jak ja to pamiętam, to klimat był taki bardzo rodzinny, faktycznie, mhm. taki bardzo przyjacielski, bo my żeśmy się tam wszyscy, wiesz, fajnie znali, faktycznie żeśmy się tam wszyscy lubili, tak. Ja nie, nie przypominam sobie, żeby tam były jakieś, wiesz, strasznie duże kosy, na przykład, wiesz, podczas jedynki w studiu. Nas było mało wtedy jeszcze. Mhm. E, no i wszyscy gdzieś tam, żeśmy szukali tej drogi, wiesz, jak, jak zrobić, wiesz, fajną grę na skalę światową wiesz coś takiego co nie tylko będzie wiesz popularne i, i znane w Polsce ale no też po prostu na całym świecie tak, tak jak wspomniałeś też dla wielu z nas to był wiesz pierwszy projekt więc ja myślę, że większość z nas tak naprawdę wiesz się uczyła tak i, i, i jakiegoś tam życia i dorosłości bo no dla mnie na przykład to też była pierwsza praca po prostu tak jak i dla wielu innych osób e, no i też żeśmy się gdzieś tam uczyli wiesz no, robienia gier tak e, ale atmosfera moim zdaniem była super tak bo poziom zaufania, no przynajmniej nie wiem, w, w, w moim teamie, tak, w którym uh -huh. ja byłem, tak, w teamie programistów, był naprawdę niesamowity, tak? Bo, bo wiesz, mój mój, mój mój ówczesny szef e, Maciek Siniło, e, po prostu jakby dał mi, wiesz, interfejs do robienia i, i wiesz, on nie siedział mi na głowie, nie pytał się, na kiedy będzie, a jak to idzie i tak dalej. Kilka razy mi tam wiesz, sprawdził kod, kod źródłowy przy pierwszych komitach. E, nawet tam nie zgłosił mi jakiś tam uwag, nigdy sobie nie przypominam, żeby mnie tam gdzieś wiesz, wziął na stronę i mówił, dobra, słuchaj, to możesz robić tu lepiej i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, nigdy jakby nie cisnął mnie jakieś planowanie, po prostu masz, robisz, jesteś mhm. za to odpowiedzialny i robisz, tak? I ja wiesz, sam sobie planowałem pracę, sam tak naprawdę ustalałem kolejność tasków, sam implementowałem te rzeczy i dostarczałem i tak jakby decydowałem, co jest good enough, a nie jest good enough. I wiesz, jak na, jak na pierwszą pracę przy tak dużym projekcie i, i wiesz, i pierwszą grę, Wydaje mi się, że to był event mocny, tak? Bo w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że rzadko spotyka się ogólnie firmy z takim podejściem, że faktycznie wiesz, ludziom aż dają tak wysoki poziom zaufania i tak wysoki poziom swobody, jaki ja wtedy dostałem od, od maćka po prostu, tak i jestem mu za to mega, mega wdzięczny, bo, bo po prostu super się pracowało, tak i, i, i wiesz, i. No nie wiem, ja też, wiesz, gdzieś tam, myślę, udowodniłem, że to zaufanie, które, które, które mi dał, no, jak wiesz, do, dowiozłem, co miałem dowieść, tak? Po prostu. I tyle. No. Nie dowiozłeś, bo projekt został skasowany, natomiast drugiego Wiedźmina, Jak który... to nie dowiozłem? Jaki skasowany? No skasowany prototyp. Jaki prototyp, ale to dwójki, nie jedynki. Dwójki. No, no tak. mówiłem ja Przechodzę płynnie do kolejnej części rozmowy. Cóż, ale to jest to no ale to bardzo jak już był... ciekaw. Cóż to był za prototyp? Dlaczego został skazowany e, I czy może jakieś jego echa przetrwały w Zabójcach Królów faktycznie? Wiesz co? Bo to było tak. E, po jedynce e, w CDP ruszyło kilka projektów równolegle. Mm -hmm. Tak. I jednym z nich był Enhanced Edition. Kolejnym była ta nieszczęsna wersja konsolowa. Jedenki, białego kilka? Tak, która się skończyła, jak się skończyła. Kolejnym projektem był właśnie ten Wiedźmin. 2 który chyba w ogóle na początku był ee, dodatkiem. Tak, miał być dodatkiem I, i, i z dodatku przerodził się, wiesz, w pełnoprawną po prostu dwójkę, a oprócz tego jeszcze tam Jacek Brzeziński się dobrze pamiętam, no to z kilkoma osobami projektował Wiedźmina 3, tak, który miał mieć w ogóle jakiś tam inny gameplay, już nie pamiętam dokładnie jaka tam miała być formuła tej gry, Aha. ale tam dużo się działo ogólnie, tak? I Wiedźmin 3 Miał być już robiony na nowym wewnętrznym silniku, natomiast Wiedźmin 2, no, który na początku miał być tylko dodatkiem, więc dalej mieliśmy to robić na Aurorze, no nagle stał się projektem po prostu tym, tym aurorowym. Tak? I, I ja już wtedy nie pracowałem przy UI-ach, to znaczy trochę jeszcze tak, tak, bo tam do Enhanced Edition robiłem jakieś ostatnie rzeczy z interfejsami, natomiast przy tej dwójce aurorowej ja już bardziej byłem w roli programisty silnika, programisty 3D, tak, czyli, czyli bardziej zajmowałem się tą stroną wizualną, no bo też mnie to jakoś tam jarało, bo miałem tą inżynierkę chociażby, tak, gdzie mocno skupiałem się na tej stronie wizualnej i, 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 i yy. no i tak, no, zaczęliśmy robić tego Wiedźmina 2 na Aurorze, no a potem zaczęły się te dziwne rzeczy w CDP, tak, że zaczęły się te serie zwolnień. Zresztą podobno podczas pierwszej serii już twoja głowa tak, poleciała. I tak, moja i Andrzeja Mędryckiego, mojego późniejszego wspólnika w Nitral Games również. No a potem nas nie było już w tej firmie, także my już dokładnie wiesz, ja też dokładnie nie wiem jakie tam były wiesz, decyzje, mhm. no wiem, wiem tyle pewnie wiesz co, co ty, że jakby wiesz ta dwójka po prostu zaczęła być robiona na tym autorskim silniku. A trójka potem no, była zupełnie innym, tak naprawdę, już projektem. Tak, także, także gdzieś to się wszystko, tak, te, te wszystkie plany, tak na tyle, ile ja obserwowałem z zewnątrz i wiem z zewnątrz, że no, po prostu się skonsolidowały do tego, wiesz, jednego projektu, dwójki i, i ta stara po prostu wersja dwójki na Aurożyna no, poszła po prostu do kosza, ale myślę, że dobrze, tak, bo. Nie był to, to najlepszy silnik ty... rzeczywiście, no nawet nie, 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 jeżeli nie, nie, chodzi nie. o doświadczenie wiesz, z obcowaniem gry na nim, opartym, gry na nim opartej. Um, wiesz, e, zastanawiam się, jak zadać to pytanie delikatnie, e, bo przepracowałeś w firmie ponad rok, e, dowiozłeś, czy tam nawet prawie dwa lata, mhm. dowiozłeś e, wszystko, co zresztą sam o tym wspomniałeś, wszystko, co miałeś do dowiezienia, już planowałeś e, właściwie część drugą. No i nagle kryzys finansowy uderza również w CD-projekt, zaczynają się masowe zwolnienia, później zresztą Maciek się chyba opublikował to słynne zdjęcie z przekreślonymi tak. czerwonymi krzyżykami twarzami, żeby zobrazować, że no, ten to już nie jest ten CD-projekt, w którym on pracował. Tak. Jak się w ogóle czujesz po sukcesie gry, kiedy no, mówi ci twój szef, że musi się z tobą pożegnać i właściwie całe ambitne plany na kontynuowanie kariery w CD-pie przekreśla? Wiesz, co no, to był szok, tak? Nie ukrywajmy, tak? Ja wiesz, ja po tym zwolnieniu miałem parę takich tygodni, że mm, miałem jakieś takie myśli, że już wiesz, chyba w grach nic więcej nie będę robił, że odchodzę, jakby wiesz, do, do, do innej branży. Coś w ten sposób już nie pamiętam dokładnie, co tam mi wiesz, się działo w głowie, nie? Ale, ale wątpliwości były, tak? I jakaś taka, wiesz, depresja pozwolnieniowa też się pojawiła. To było zaskoczenie, wiesz, duże, bo, bo to tak, wiesz, wydarzyło się z dnia na dzień po prostu, z chwili na chwilę, wiesz. Człowiek mhm. siedzi, robi rzeczy, ma taski zaplanowane, wiesz, na kolejne tam tygodnie czy, czy miesiące, a nagle, nagle, wiesz, podchodzi do Ciebie osoba z hr bierze Cię na spotkanie i, i wiesz, i nagle się dowiadujesz, że, że koniec współpracy, nie? Zresztą to jest śmieszne, bo, bo trochę wyczułem pismo nosem, jak podchodziliśmy do tej salki i nawet mnie korciło tak, Rzucić właśnie do, 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 do tej dziewczyny z Haru, wiesz, takim żartem, a to co, żegnamy się, nie? I, i wiesz, i naprawdę mega, mega żałuję, że, te, że tego wtedy nie zrobiłem. Ale, ale coś wiesz, coś musiałem wyczuć po prostu, nie? Coś musiałem wyczuć w tej sytuacji, nie wiem co. No natomiast tak, wiesz, no, zostałem wprowadzony do Salki, tam w środku był, wiesz, Adam Kiciński, Jacek Brzeziński, więc też nie osoby, które bezpośrednio były. No, moim przyłożonym, tak? Wtedy to był Maciek Czerwonka, jeśli dobrze pamiętam już. Maciek Siniła poszedł właśnie do, do, do projektu tej, tej, tej jedynki konsolowej, mhm. więc tam się szef zmienił w, w naszym teamie programistów. I wiesz, no i, i, i no dowiedziałem się, że no sorry, tak, ale nie będziemy kontynuować, tak, i ciężko stwierdzić tak naprawdę, wiesz, jaki był powód, no bo z jednej strony jakby zarówno mi, jak i Andrzejowi, no to mówili, że no tutaj nie dawaliśmy rady, coś tam, coś tam i tak dalej, i tak dalej, no a z drugiej strony, wiesz, potem Maciek Czerwonka łapie mnie na korytarzu i mówi, że sorry, Daniel, w ogóle nie wiem, co się dzieje, nie wiedziałem i w ogóle wiesz, przepraszam i, i, i tak dalej, i tak dalej, nie, także, także ciężko stwierdzić tak naprawdę, wiesz, yy, jakie były te tam prawdziwe powody, staram się o tym nie myśleć tak naprawdę, bo to nie ma znaczenia na dłuższą metę, tak, teraz jak patrzę na to, wiesz, z perspektywy czasu, to, to trochę jestem wdzięczny temu, mhm. że taka sytuacja miała miejsce, bo dzięki temu no, miałem okazję, wiesz, 10 lat ponad poprowadzić własną firmę i szczerze mówiąc rzeczy, które, wiesz, zrobiłem, zobaczyłem, czy, czy nie wiem, konferencje, które zaliczyłem ludzi, których poznałem, wiesz, w tym czasie, w ciągu tych 10 lat, wydaje mi się, że w cdp bym, wiesz, tego zestawu doświadczeń, który zebrałem, no bym po prostu nie zebrał, tak? Na pewno byłoby inaczej, tak? No, ale nie żałuję tego. Nie żałuję, a nawet, a nawet cieszę się, że, że jakby tak się e, moja historia potoczyła. Także ja nie mam, wiesz, nie mam żadnych, e, nie wiem, bifów z kimkolwiek tutaj, ani żadnych żal, żalów, tak. Kurczę, ale by nam... ty. tyle czekasz, audycja, gdybyś miał, słuchaj. Nie, nie, wiesz, ja te... staram się nie mieć do, do, do nikogo tak naprawdę żalu. Jest jak jest, jakby, jakby, wiesz, sytuacje są różne, no sam też, wiesz, byłem... Potem, jako, wiesz, prowadząc swoją firmę w różnych sytuacjach, gdzie trzeba było się wiesz, z różnymi osobami czasem pożegnać, tak. Niektóre projekty też były kancelowane, no i wiesz, i trzeba było zespołowi, nie wiem, przekazać wieści. Tak, wiesz, no, różnie bywa, niestety. Tak? No, ale wydaliście tych projektów 15 przez 10 lat istnienia Nitrealu, i to mnie skłania do dwóch pytań. Po pierwsze, skąd w ogóle pomysł na to, żeby postawić na segment casual? Mhm. Po drugie, jak, jak się pracuje w 20, bo chyba byście w szczycie mieli 20-22 osoby Tak. teamie, który jednocześnie realizuje tak wiele projektów. Wiesz, co to było wszystko procesem, tak? Bo generalnie na no, powstanie Nitreal to, to też był trochę taki przypadek, a trochę taki, wiesz. Taki pomysł, który powstał wiesz, w chwili po prostu, mhm. tak? No bo jak żeśmy polecieli z Andrzejem tego samego dnia i, i w, tam w odstępie 10 minut dosłownie no to żeśmy się szybko zdzwonili i stwierdziliśmy dobra pójdziemy do Arkadi pogadać e, i w ogóle przegadać całą tę sytuację więc żeśmy tam nie, zjedli jakiś obiad wzięliśmy po piwku pogadaliśmy no i, i, i wiesz i po prostu totalnie randomem e, Wiesz, powstał, powstał taki, taki, powstała taka myśl, że, a, kurczę, kurczę, no to skoro CDF nam jeszcze płaci tam nie wiem, dwa miesiące czy coś, tak, to może po prostu spróbujemy coś własnego zrobić. Nie? E, mamy dużo znajomych, którzy mają jakieś swoje studia, chociażby wiesz, wtedy był Codminion, tak. E, Twin Bottles, tak się chyba nazywała firma wtedy Konstantego i Filipa, mm -hmm. e, zanim, zanim zamknęli Twin Bottles i otworzyli Think Trunk. Więc stwierdziliśmy, dobra, no mamy znajomych, to się podpytamy, a co można by małego zacząć robić jako takie startupowe studio i oni nam poleci casuale tak naprawdę, tak. Właśnie nie wiem, czy to Konstanty Kaliski nam nie, nie polecił właśnie robienia hopy, mm -hmm. więc poszliśmy właśnie do kodminionów, żeby z nimi pogadać i, i, i też trochę się dowiedzieć, trochę, wiesz, zaczerpnąć rady. No i, no i tam jakby też dostaliśmy propozycję, no dobra, no to jak chcecie, to może dla nas zróbcie jakąś hopę, tak. Więc zaczęliśmy coś tam kombinować. Mieliśmy jakiś tam pomysł, hopy na dzikim zachodzie, z tego co pamiętam, więc, więc zaczęliśmy to prototypować. Z jakimiś grafikami staraliśmy się zrobić do tego grafikę. Ten projekt totalnie się nie udał i bardzo dobrze, bo byśmy myślę, go nie pociągnęli po prostu mm -hmm. mu, e, wtedy na tym etapie. No natomiast wiesz, jak już żeśmy z Andrzejem zaczęli robić jakieś rzeczy, w pewnym momencie oczywiście kasa CDB się skończyła już, więc musieliśmy zacząć szukać innych źródeł utrzymania. Więc zaczęliśmy robić jakieś tam, wiesz, biznesowe aplikacje, bo ja też miałem tam znajomych różnych, um, którzy robili po prostu różne biznesowe aplikacje, tak, czy tam dla banków i tak dalej. Dostaliśmy parę zleceń, te zlecenia pozwalały nam się utrzymać coraz dłużej, coraz dłużej, coraz dłużej, aż dostaliśmy takie no, duże zlecenie gdzieś tam na pół roku czy rok. Wtedy założyliśmy spółkę, Mitral już oficjalnie mhm. i to wiesz, no tak jakoś od projektu do projektu zaczęło się rozkręcać. No, a potem pojawiła się misja Bielany. Tak? I no to właśnie, był taki początek. Właściwie chyba był naszej historii. Bielan bo to jest no. niesamowita historia. Tak, no więc wiesz co, z Bielanami było tak znowu. Wieś, widzisz, no, ja jestem w tej branży już ponad 16 lat i dochodzę do wniosku, że wiesz, że trzeba być po prostu w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Trzeba mieć dużo farta po prostu. I potem jak się ma tego farta, to trzeba jeszcze wiesz, potrafić z tego farta skorzystać. nie? I cała historia Nitreal to bym powiedział, że no jest trochę, wiesz, trochę otwarta do farta, ale też trochę odbycia właśnie w dobrym miejscu, w dobrym czasie, że to się tak troszeczkę samo napędzało. Po prostu no, mieliśmy naprawdę dobry splot wydarzeń przez bardzo, bardzo długi czas, tak, który prowadził nas do kolejnych, coraz ciekawszych projektów. No i z misją Bielany było tak, że Andrzej był na jakiejś imprezie, gdzie spotkał jakąś koleżankę swoją, której ciocia pracowała w. W jakimś towarzystwie związanym z Warszawą już nie pamiętam co to było za towarzystwo natomiast to towarzystwo bardzo chciało zrobić grę o Warszawie i szukali kogoś kto by tę grę mógł wymyślić zrobić zrealizować i tak dalej po czym jak poczyliśmy na spotkanie to przyszła yy szefowa tego stowarzyszenia i powiedziała, że o to może zróbmy grę o Bielanach, bo ona kocha Bielany plus zna burmistrza, więc, więc umówi nam spotkanie z burmistrzem i zrobimy po prostu grę, tak I, i, i wiesz no i powolutku, powolutku tak od spotkania do spotkania dotarliśmy w końcu na to spotkanie z burmistrzem, spiczowaliśmy jakiś tam pomysł na grę, ten pomysł się spodobał, więc w ogóle w jakimś ekspresowym czasie żeśmy wiesz podpisali z urzędem dzielnicy Bielany umowę na zrobienie tej gry, no i żeśmy tę grę zrobili. Zrobiliście nawet nie tylko jedną grę, która by sławiła Warszawę, bo też wynotowałem sobie, że nie tylko powstała misja Bielany, ale też Mazowsze Pogoń w czasie. Zgadza się. Myszyn Bielany 2 i Legionowska Rozgrywka. Zgadza się. Tak. Mieliśmy cztery takie e, e, projekty e, promocyjno-edukacyjne, mhm. nazwijmy to. No, ale wszystko gdzieś tam zaczęło się właśnie od tej misji Bielany, tak? No, bo my żeśmy doszli do wniosku też takiego i wyszliśmy z takim założeniem, że jak robimy taki projekt, robimy, wiesz, to nie będziemy tego traktować jako jakąś tam fuszkę zlecenie, tylko że chcemy zrobić, wiesz, porządną grę, która będzie fajna, grywalna, ciekawa, wciągająca, interesująca. I tak żeśmy podeszli do tego tematu misji Bielany. Wiesz, jak była ta renesansowa bodajże czy oświeceniowa zasada kurczę widzisz nie pamiętam już z liceum że nauka poprzez zabawę tak mm -hmm. więc żeśmy doszli do wniosku że na podobnej zasadzie zrobimy misję bielany tak że głównym korem gry będzie właśnie ta przygodówka mm -hmm. e, a ta część edukacyjna gdzie będziesz mógł się dowiedzieć czegoś o różnych e, obszarach dzielnicy będzie po prostu dodatkiem i to był strzał w Dzieciątkę, tak bo po prostu zrobiliśmy fajną grę gdzie ten element promocyjny był Zachęcający, ale nie narzucający się. No i wiesz, no i nawet żeśmy dostali jakąś tam drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie najlepszych projektów promocyjnych miast i dzielnic. Wiesz, czy tam y, tych y, miast, dzielnic i, i, i. Boże, drogi, jak się nazywają te te. te mazowieckie i tak dalej. Um, no idea, ale. No, w... No mamy ten podział, Boże, Małopolska, Wielkopolska, Mazowieckie... E, e, powiaty, województwa. Po... No powiaty. województwa, właśnie województw, Aha. tak. Także województw i miast, nie? Widzisz, zabrakło mi słowa jednego. Także to się sprawdziło, tak? No jak zrobiliśmy jedną fajną grę, e, no to, wiesz, urzędnicy stwierdził, dobra, to zróbmy sequel, Misję Bielany 2. E, no i też troszeczkę, wiesz, z polecenia nagle zaczęły odzywać się do nas inne organizacje, które też chciały podobne projekty, tak? No i z tego właśnie powstało Mazowsze Podgląd w czasie też, Legionowska Rozgrywka. Wiesz, no tak to jest. No, jak człowiek robi dobrą robotę, to po prostu inni chcą też z takim człowiekiem współpracować. I my, my żeśmy starali się tak budować firmę, tak, żeby pokazywać, że jesteśmy firmą, która robi rzeczy fajne, robi rzeczy porządnie, robi rzeczy ciekawe i, i faktycznie to, to nam mocno zaowocowało wiesz, fajnymi kolejnymi projektami, bo powstały te cztery projekty promocyjno-edukacyjne, a one zaprowadziły nas potem do, do pierwszej już naszej takiej komercyjnej gry. Tak, czyli do gardensów. Do gardensów wrócimy, jeszcze tylko dopytam o te e, projekty promocyjne, edukacyjne. E, za jakie one właściwie pieniądze powstawały, i czy to jest coś, co umieściło Was e, na mapie graczy? Bo ja trochę mam mimo wszystko. E, Trochę na myśl o grze edukacyjnej, przyznam ci szczerze, się wzdrygam. Chcę tutaj mieć rozrywkę, w którą to mi się wtłoczy ewentualnie jakieś tam wiadomości, które wykorzystam później lub nie, ale no nie wiem, czy przysiadłbym z własnej woli do przygodówki, która no miałaby u swojego zarania no właśnie ten aspekt edukacyjny uwypuklony. Mhm. wiesz co, no to znowu tak, jakby my żeśmy podeszli do tych projektów, tak jak ci mówiłem, żeby z tego po prostu mhm. zrobić fajne gry, tak, więc tam była wiesz y Faktycznie, jakby porządnie zaprojektowana też fabuła, porządnie zaprojektowane Aha. wiesz, zagadki, postaci, jakby traktowaliśmy to po prostu, jakbyśmy robili, mhm. wiesz, no, taką normalną przygodówkę z prawdziwego zdarzenia. Eee, i, i, I tak jak mówię, no, myślę, że dlatego właśnie te, 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 te wiesz, te projekty miały taki pozytywny odbiór, jaki miały. No natomiast wiesz, no, oczywiście gdzieś tam nie, nie staliśmy się legendą wśród graczy czy, czy prasy, bo robiliśmy jednak dosyć niszowe te projekty. No, natomiast myślę, że miło byś się zaskoczył, jakbyś sobie, wiesz, odpalił jedną z naszych tych starszych gier. Ja lubię do nich czasem wracać mm -hmm. i sobie, wiesz, od czasu do czasu pograć i, i, i przypomnieć, jakie to były, wiesz, jakie to były czasy, jakie to były gry i co tam w nich się działo ciekawego także. No bardziej Ci przyznam Kusini Gardens Inc. Wasza czteroczęściowa seria. Y o, już wynotowałem sobie Jill i Maiku, którzy projektują ogrody, ale też poznają siebie, też. No, wydaje mi się, że ma to trochę taki, nie obraź, ale taki vibe opery mydlanej. Traktuję to oczywiście jako komplement. No i to jest też zmiana w Waszym podejściu, bo gra jednak oparta na time managementie. Mhm. Skąd w ogóle pomysł i jak Ty się czułeś, przesiadając się de facto, bo to, to od początku Twojej kariery w Nitrealu? odnoszę wrażenie, że przysiadłeś się z fotela programisty do fotela scenarzysty. Zgadza się tak. Ja bardzo szybko się przekwalifikowałem, ale zawsze chciałem tak, bo ja już nawet przy pierwszym Wiedźminie w CDP poczułem, uh -huh. że no, programowanie jest fajne, ale to co najbardziej yy, było dla mnie przykre gdzieś tam przy, przy pracy w pier przy pierwszym Wiedźminie było to, że ja de facto no, nie miałem za dużego wpływu albo praktycznie w ogóle wpływu na to jaką tak, gra była grą, tak? mhm. a mnie zawsze gdzieś tam naciągnęło no, i do designu, i do, do storytellingu. Więc jak założyliśmy Nitral z Andrzejem i zaczęliśmy robić te growe projekty, to bardzo szybko no, doszło do takiego naturalnego podziału, że Andrzej został przy tej stronie technicznej, ja natomiast no, stałem się. Tą, tym, tym silnikiem kreatywnym w, w Nitrealu, i, i przejąłem jakby działkę. Czy wziąłem się bardziej tak za, za działkę designu i storytellingu. Także te wszystkie gry, które, które projektowaliśmy w Nitrealu, no to faktycznie no, gdzieś tam nie wiem, ja wymyślałem do nich fabułę tak, ja byłem lidem designu, ale też, też dużo też programowałem przy tych pierwszych projektach, tak. No. Skąd w ogóle pomysł na no, właściwie rozgrywkę, bo ja tutaj nawet myśląc o Niteralu, myślę nie tylko o gardenzach, ale myślę też o yy, chociażby Serii Fabulous, żeby postawić na taką tematykę, która. Hardkorowym graczom, męskim mężczyznom, być może się nie kojarzyła jako taka tematyka pierwszego wyboru, no bo mimo wszystko ogrodnictwo czy moda to, to nie są takie, wiesz, aktywności, których męski mężczyzna, który tam, prawda, wiesz, siekierą właśnie porąbał drewno i wrócił i pali w mhm. własnoręcznie zrobionym w domu, by się podjął. Wiesz co? E w tamtych czasach jeszcze na topie były i Było dużo firm w Polsce, które te każuale produkowały, na no między innymi Artfix Mundi było fabryką hop, tak? tak. I, I byli znani z tego, że te hopy tworzyli. No ale też w Warszawie no mieliśmy Codminion na przykład i mieliśmy World Loom. Którzy też tworzyli i hopę i Time managementy mhm. I z Garden Seni było tak, że no, bo znowu, tak, znowu powiązania z cdp tak, ale World Lumna no to była, była firma założona też przez, przez mojego kolegę z Wiedźmina Pierwszego, Karola Kowalczyka, wraz z Adamem Robaszyńskim i Jańcem, który potem założył House of Fables, tak, założyli studio i zaczęli też wchodzić, jakby właśnie w tematykę casuali I oni zrobili jednego Time Managementa, już nie pamiętam jak on się nazywał, Natomiast chcieli robić kolejne gry, kolejne serie. Znowu, my żeśmy się znali z Karolem z CDP-u, więc on kojarzył, co my w Nitrealu żeśmy robili. Chłopaki widzieli, no, że robimy fajne rzeczy, że no, co roku powstaje fajna gra z naszego studia, że dostarczamy, że mamy jakąś tam infrastrukturę i programistyczną, i designerską, i graficzną, i storytellingową, żeby gry ciągnąć do przodu. No i jak wyszli z propozycją, słuchajcie, tak, zróbmy wspólnie po prostu time managementa. Mamy pomysł taki o ogrodach, bo to jest taki temat, który będzie fajny właśnie dla, dla kobiet, które lubią grać w casuale. No natomiast takich gier time managementowych o ogrodach jest na przykład tam mało albo w ogóle, tak. Stwierdziliśmy, no okej, okay, dobra, zróbmy to. Tam podzieliliśmy się jakoś kosztami produkcji i potem dzieliliśmy się też time z ze sprzedaży gier. Więc oni, jakby wyszli z takim bardzo high-levelowym pomysłem na yy, koncepcję gry. Tak wiesz, o czym ona będzie. No natomiast cała reszta, już gameplay, story, postaci, grafika i tak dalej, to już wszystko było po naszej stronie. Ciekawi mnie bardzo, bo przyznam szczerze, że trochę straciłem ten segment z oka. W momencie, w którym wyście padli, Artivex przecież też się. No, może nie do końca przebranżowił, ale postawił na inny model rozgrywki. Czy ten segment hopa jeszcze istnieje, jeszcze rezonuje? Czy takie gry jak, no, gry z Waszego portfela jeszcze, Doktor Kerspin tutaj przychodzi do głowy, mhm. mogłyby powstać w 2023? Wiesz co, powiem Ci szczerze, że nie śledzę już mhm. rynku gier casualowych za bardzo, no, natomiast gdzieś tam też pod koniec istnienia Nitreal, no to ten rynek już się zaczynał powolutku coraz bardziej zamykać, mhm. tak, więc te gry coraz bardziej przychodziły na mobile jednak, rynek, wiesz, czy hop, czy time managementów na PC ta stawał się coraz bardziej, coraz mniej dochodowy, więc to się mocno zmieniło, tak, I, i nawet gdzieś tam właśnie w tych ostatnich latach nitral to już przechodziło bardziej w stronę, no, free-to-playów, tak, i zarówno hopy poszły w stronę free-to-playów, jak i time managementy zaczęły iść w stronę free-to-playów, także ten rynek bardzo, bardzo się zmienił. Wydaje mi się, że na takie gry, jakie my robiliśmy w tych czasach, czy, czy, czy jakie robiły Artifexy, no już trochę miejsca nie ma. Um, no zresztą jakby widać po samych Artifexach także że oni jakby zmienili troszeczkę profil swojej działalności. Próbowali z klasycznymi tak, przygadówkami, takimi tak. z większym budżetem, no niestety się to nie udało. Wy też właściwie pod koniec zmieniliście profil, a może raczej staraliście się eksplorować nowe możliwości? Myślę tutaj o Titan Charge'u. Tak, znaczy mieliśmy taki moment, żeśmy stwierdzili, że chcemy troszeczkę bardziej wejść na rynek mobile Aha. i Titan Charge był odpowiedzią na tę próbę. My ten projekt robiliśmy za długo, tak? I on był bardzo dla nas też problematyczny, on się mega rozrósł. To nie był prosty projekt do zrobienia. No i suma summarum, on nawet został wydany, tak? Ale, ale tam dużo się z nim nie zadziało, tak? Później. Wydaje się, że Nitral miał pomysł na to, jak skręcić w nową stronę. Myślę tutaj o Titan Charge'u, który był właściwie takim waszym listem miłosnym do shoot'em up'ów, do też tradycji arcade'owej zdaje się, ale no, nie był projektem, który zrobiłby furorę. No i nie zrobił ogólnie, także nie ma co się oszukiwać, że to była nasza duża porażka, jeśli chodzi o Nitral. Ten projekt trwał za długo, przeżarł zbyt dużo pieniędzy też, także jakby plan był taki, że my faktycznie chcieliśmy wejść na, na rynek mobile, i pierwszy pomysł był taki, żeby pójść, wiesz, w małe gierki, które byśmy wydawali tam raz na pół roku, i przy ich pomocy po prostu byśmy sobie tworzyli jakąś tam infrastrukturę do. Do wydawania kolejnych gier mobilnych, no, natomiast potem pojawił się właśnie pomysł Titan Charger i zamiast robić małe rzeczy, to wyszło jakoś tak dziwnie, że zaczęliśmy robić troszeczkę większy projekt. On był ciężki, bo on nie za bardzo też gameplayowo dawał radę w pierwszych tych prototypach. Um, i, 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 no i sumar sumarum spędziliśmy nad nim, 4-5 lat, nawet to żeśmy wydali tak w końcu, ale no tutaj się dużo w tym projekcie nie zadziało, także, także to faktycznie pójście w mobilki nam totalnie się nie udało dopiero jak żeśmy zaczęli robić gry dla Gamehouse'u, ale to wciąż były ale time managementy, no to, to wtedy, wtedy udało nam się faktycznie z jakimś tam sukcesem wydać coś na mobile. A to był w ogóle moment, kiedy yy, polscy twórcy jeszcze mogli yy... Rzeczywiście zatrząść tym rynkiem mobilnym, bo teraz obserwujemy nawet te spółki, które się powiodło. Myślę tutaj o chociażby Ten Square Games czy, czy Tibulu. No Tibul skręca teraz w symulatory. Ten Square Games wpadł, zdaje się, w pułapkę średniego rozwoju i już po prostu nie stać studia na akwizycję użytkowników, która wymaga coraz większych środków, żeby cokolwiek w ogóle z tego rynku mobilnego wyjąć. No i nie zapominajmy, właściwie zostały zmarginalizowane gry premium na komórkach w bardzo krótkim czasie. Tak, no na pewno rynek mobile to nie jest coś, co bym, do czego chciałbym wracać. Te doświadczenia, które miałem z tym rynku, rynkiem, mi wystarczą i, i raczej nie chciałbym się tam tchać. Mam wrażenie, że jeżeli ktoś już wiesz, nie jest. Na mobile, powiązany z tymi dużymi firmami, które faktycznie mają wiesz, kasę i możliwości, żeby robić wiesz, nieskończone ilości A-B testingu, user acquisition i po prostu takiego wiesz, psychologicznego mm -hmm. interowania gier, pod to, żeby wiesz, jak najwięcej kasy wyciągać po prostu od użytkowników, to. To wiesz, to... No, słyszałem anegdotkę, powiem ci o pewnym chińskim studiu, w którym rzekomo mniej więcej połowa się zajmowała właśnie akwizycją użytkowników, że nawet nie, tak. nie produkcją gier i pytanie, czy we współcze... w przypadku współczesnego rynku mobile mówimy dalej o produkcji gier, czy może też jest to bardziej branża reklamowa? Ciekawe porównanie, tak, do, do branży reklamowej. Myślę, że nadal to jest produkcja gier, tylko no, nie takiego typu gier, o jakim intuicyjnie byśmy myśleli. To bardziej są, wiesz, takie produkty, które mają cię uzależniać i mają z ciebie wyciągać kasę. I, 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 i tak to bym chyba podsumował. Oczywiście no są, są przykłady fajnych gier mobilnych. No natomiast znowu, tak, no, nie jest to chyba coś, czym, czym chciałem się dalej kiedyś, wiesz, jeszcze zajmować. Ale Nitrale chciałeś rozwijać. Jak wspomniałem, 15 gier mieliście na koncie, 10 lat istnienia, tak. wprowadziliście się ledwie do nowego biura i nagle ogłaszasz, że ponad 20 osób straci pracę, że firma zostanie hmm. zamknięta. Dlaczego właściwie tak się stało? Wiesz co dużo różnych powodów tak naprawdę mhm. tak głównym takim powodem było to że no w tamtych czasach jakby główną firmą która nas finansowała i dzięki której mieliśmy kolejne projekty no to był Game House i dla Game House robiliśmy serię Doctor Cares robiliśmy również serię Fabulous. Także wiesz, mieliśmy stały dopływ projektu od Gamehouse'a. No natomiast, tak jak wspomniałem, rynek casuali zaczął się zmieniać. Coraz bardziej uciekać w stronę mobile, coraz bardziej uciekać w stronę free-to-playów. No i niestety, jakby rzeczywistość zaczęła weryfikować plany, no nie tylko nasze, ale, ale też jakby innych studiów, które z Gamehouse'em robiły i samego Gamehouse'a. No po prostu te projekty coraz gorzej się, te gry coraz gorzej się sprzedawały. tak, Więc. W tamtych czasach dla Game House'u chyba te time management robiło, nie wiem, z 4-5 różnych firm No i po prostu oni stwierdzili, że zamykają jakby ten segment, dalej nie będą go rozwijać i będą szli dalej w stronę free-to-play'ów, mhm. które po prostu lepiej im się monetyzowały. I to był jakby pierwsza część różnych czynników, które, które wpłynęły na zamknięcie naszego studia, bo my żeśmy czuli pismo nosem, tak? Od Dłuższego czasu no, widzieliśmy, że ta tendencja jest spadkowa i może być nieciekawie. No i też jakimś tam dla nas sygnałem było to, że tak ciężko było w pewnym momencie się tak dogadać na kontrakt na Dr. Kers 4, mimo tego, że mieliśmy ustalone fabułę, koncepcję tej gry, ale jakoś tak do, do, wiesz, do, do podpisania umowy nie dochodziło i do określenia konkretnego terminu, kiedy zaczynamy, kiedy wydajemy tę czwórkę. Więc, więc to był taki duży sygnał, że coś jest nie tak już i pewnie to nie idzie w dobrą stronę. Więc my zaczęliśmy wiesz, szukać innych projektów, innych partnerów do, do dalszej współpracy. I wydawało nam się, że zaczęliśmy to robić z odpowiednim wyprzedzeniem. No natomiast nie starczyło tego czasu, faktycznie, kilka różnych tam projektów pobocznych udało nam się złapać. I one troszeczkę nam wydłużyły czas życia, chociażby na to, żebyśmy mogli no, zastanowić się po prostu, co, co robimy po prostu, tak? I, i bo to widać było, że to już niestety no, prowadzi gdzieś tam do zamknięcia studia, no, ale musieliśmy rozkminić, jak chcemy to zrobić, no bo też wiesz, nie chcieliśmy prowadzić do takiej sytuacji, która jest częsta w polskiej branży, że no, jak studium kończy się kasa, to po prostu czekają do ostatniego momentu, no i potem są sytuacje w stylu, sorry, już nie pracujecie, a i przy okazji nie zapłacimy wam już więcej nic. Ja tak rozumiem, tak? że nauczony tymi doświadczeniami jest CD Projektem, który cię elegancko potraktował, też zapewniłeś pracę elegancko o tyle, że jeszcze ci wpłacał pieniądze przez parę miesięcy. I podejrzewam, że zresztą nie było wielką przyjemnością dla tej dziewczyny z HR-u i, i, i twoich przełożonych cię zwalniać, bo to nigdy nie jest przyjemność. Um, w jakich, na jakich warunkach się rozstałeś ze swoimi ludźmi i w jakiej ty byłeś później pozycji, bo z tego, co udało mi się usłyszeć, miałeś biuro wynajęte na dwa lata z góry. Nie, na trzy. Na trzy nawet. Nawet na pięć. Na, na pięć. Na pięć, na pięć lat z góry, a opcję wyjścia mieliśmy po trzech latach, jakoś hmm. tak, coś ten desen. <laughs> także, także tak, no to było dosyć stresujące, bo nagle, wiesz, ze wspólnikiem zamykaliśmy firmę i, i wiesz, nie mielibyśmy żadnego, tak naprawdę, jakiegoś tam przychodu, dochodu sensownego, a tutaj to jest po prostu biuro, które trzeba opłacać co miesiąc. To były jakieś kosmiczne pieniądze. No i no, nie, nie polecam nikomu tego typu stresu w życiu. No, natomiast jeżeli chodzi o, o samo studio, no to, to tak, no, tak jak powiedziałem, my chcieliśmy zrobić to fair w stosunku do, do naszych pracowników. No, nie chcieliśmy ich zostawiać z dnia na dzień bez niczego. Więc podjęliśmy decyzję o zamknięciu studia nawet na kilka miesięcy przed tym no Niż faktycznie moglibyśmy jeszcze przeżyć, tak, gdybyśmy faktycznie próbowali wszystko stawiać na jedną kartę. Więc, więc po prostu zagraliśmy trochę zachowawczo, powiedzieliśmy sobie: no dobra, trudno, lepiej to po prostu zamknąć teraz i, i zrobić, żeby to było ok, aniżeli ryzykować, że z tego się zrobi po prostu jakiś większy problem niż. E, niż ma to sens. Także, także no, wzięliśmy wszystkich po prostu na spotkanie, poinformowaliśmy, jaka jest sytuacja, że no, nie mamy projektów, tak, że nie będzie kolejnych projektów, że próbowaliśmy złapać inne, ale się nie udało. E, no i że no, mamy tyle i tyle czasu na skończenie tam ostatniej gry. E, I już, tak, no, każdemu daliśmy odpowiednie tam okresy wypowiedzenia, żeby, żeby wszyscy byli zabezpieczeni. E, zaproponowaliśmy pomoc w szukaniu pracy. To nawet trwałki żeście wysyłali w imieniu pracowników. Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. Tak, żeśmy się umówili po prostu ze wszystkimi, że wysyłamy wszędzie gdzie się da tak? do, do różnych znajomych firm i, i faktycznie no, wydaje mi się, że chyba wszystkim albo, albo takiej bardzo dużej większości udało się bardzo szybko znaleźć. Inną pracę i, i, i dzięki temu no, mieli jakąś tam zachowaną przynajmniej ciągłość, tak, w, w pracy, w finansach i tak dalej. Tak. A nie za szybko, żeście właściwie się z tym literalnym rozstali, bo z tego, co opowiadałeś w jednej z rozmów, no to właściwie już miesiąc po tym, jak wszystkim, wszystkich zwolniliście, mieliście projekt jakiś dograny. Nie do końca. To znaczy, wiesz, co, my mieliśmy jakieś drobiazgi mhm. dograne. I tutaj jestem mega, wiesz, Jarkowi Zielińskiemu z Distracted Creations wdzięczny, bo... A to Jarek wam pomógł wtedy. Jarek nam pomógł, bo oni szukali kogoś do sportowania Ancestorsów na Switcha. Mm -hmm. I ja po prostu zacząłem się, wiesz, odzywać do wszystkich znajomych po kolei, pytać czy nie mają jakichś projektów, bo szukamy. Jarek mówił, no mamy taki. Mówię, no to bardzo chętnie, tylko wiesz Jarek, no my żeśmy tego nigdy nie robili, nie? Jakby mówię ci wprost, szczerze, nie portowaliśmy rzeczy ani na Switcha i tak dalej. Spoko, jak uważacie, że dowieziecie, to, to projekt jest ważny I, i, i żeśmy się dogadali. I to nam też wydłużyło jakby czas życia troszeczkę, pozwalając no, zastanowić się po prostu, jak chcemy to wszystko rozegrać. I tak, no, zrobiliśmy ten projekt. tak, Ancestorsy na Switcha zostały wydane. Także, także dowieźliśmy już nawet po zamknięciu Nitrala, jeszcze troszeczkę to się tam ciągnęło i, i domykaliśmy ten projekt. Także tam parę osób jeszcze, jeszcze nawet z nami zostało, troszeczkę dłużej, żeby, żeby pomóc, po prostu ten projekt dociągnąć. Do Destructive Creation zwróciłeś chwilę później i na chwilę krótką, ale o tym. Zaraz. Chciałbym się jeszcze na chwileczkę przynajmniej pochylić nad Twoją karierą akademicką, mhm. ponieważ nie jest tajemnicą, że nie tylko studiowałeś w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ale też, i to przez lata, bo w 2012 zacząłeś, wykładałeś, sam zresztą kiedyś się pochwaliłeś, że opiekowałeś się 150 projektami. Z czym właściwie przychodzą studenci, co chcą robić, no i jak te ambicje powściągnąć? Bo to jest chyba też problem. Yy, wiesz co, <laughs> nie wiem, czy jest to problemem tak naprawdę. No, yy, ja miałem fajnych studentów, mm -hmm. tak? I yy, 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 to też jest jakby jeden z czynników, dla których bardzo miło wspominam jakby ten okres prowadzenia zajęć. Miałem naprawdę bardzo fajne grupy, bardzo fajnych studentów, którzy faktycznie przychodzili yy, na specjalizację tworzenia gier, żeby, żeby robić gry, tak? Bo chcieli i się tego nauczyć i spróbować. Bo ja generalnie przejąłem faktycznie prowadzenie specjalizacji, którą sam kończyłem, tak? mhm. bo jakby Konstanty i Filip no, w pewnym momencie już się rozstali z polsko-japońską. No i jakoś tak wyszło, że, że trafiło ta specjalizacja i, i temat gier komputerowych na wydziale informatyki, no, gdzieś tam trafił w moje ręce, tak? więc, więc ja faktycznie tam, nie wiem, przez 6-7 lat prowadziłem te gry na Pajocie. I w tym czasie no, miałem bardzo dużą przyjemność współpracy z szeroką rzeszą studentów i bardzo fajnych ludzi, e, którzy zrobili naprawdę bardzo dużo fajnych gier. I tak, tych gier tam ze 150 jak nie więcej powstało, tak? bo oni mieli, oni, oni mieli zorganizowane zajęcia u mnie w ten sposób, że w jednym semestrze mieli zrobić jedną grę. Czyli mm -hmm. e, licząc, że specjalizacja trwała trzy semestry, to dwa pierwsze semestry robili albo jedną dużą grę, albo dwie mniejsze. Jakby w drugim sobie decydowali, czy chcą po prostu kontynuować projekt z pierwszego semestru, czy robić nowy. Mm -hmm. No i ten projekt, który kończyli w drugim semestrze on stawał się ich projektem inżynierskim, więc trzeci semestr to już było stricte pisanie pracy dyplomowej, bo oni oprócz jeszcze zrobienia jakby gry to musieli jeszcze papier tam nie wiem na 100 stron napisać bodajże coś w ten deseń, no w którym opisywali jakby co, co, co w tej grze jest, tak od strony też wiesz akademickiej, mm -hmm. technicznej itd. itp. Tak Dalej także. tak jest? Nie wiem, jak jest teraz, no ale ja też pisałem, wiesz, za moich czasów też musiałem cegłę na sto stron napisać. No tak, tak, żeby zaliczyć inżynierkę. To nie jest jednak smutna formalność, bo wiem, że w WUZF właśnie Konrad tak to projektuje, żeby po pierwsze dać im kilka semestrów na produkcję jakiegoś builda, którego mhm. już będą mogli nawet komuś pokazać, żeby zademonstrować, mhm. że coś umieją, ale chyba ich nie obciąża WSF koniecznością pisania długiej pracy, której nikt poza promotorem i jeszcze może dwoma recenzentami nie przeczyta. Nie mam pojęcia, jak jest na WSF-ie, jeśli chodzi o te, wiesz, o te, o te strony formalne, także, także tu się nie wypowiem. No na PJOC-ie od zawsze, odkąd pamiętam na no to procedury e, na wydziale informatyki takie były i, i, i też w katedrze multimediów, także, także i po prostu kontynuowałem to, e, czego sam doświadczyłem i, i, i co gdzieś tam było e, wymagane także, także starałem się z tego, co pamiętam, też jak najbardziej skracać te prace dyplomowe. Ja nie wiem, czy gdzieś tam, suma summarum, finalnie nie doszedłem do jakichś 60-70 stron. Tyle mi się chyba gdzieś tam udało wynegocjować, że faktycznie studenci no, nie musieli aż tyle tego pisać. No ale to i tak im zajmowało dużo czasu. Tak? No, ja wprowadziłem dosyć srogi reżim, tak? bo mieli co tydzień 5 stron nowych przynosić na zajęcia, ale dzięki temu faktycznie no, byłem specjalizacją, na której większość studentów broniła się w terminie, po prostu. Także, także ja ich mieliłem, wiesz, po prostu pyk, 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 pyk i kolejne grupy wiesz, były gotowe, obronione z tytułem inżyniera i, i, i wiesz, i gotowe do, nie wiem, dalszej kariery, czy na uczelni, czy, 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 czy w dorosłym świecie, nazwijmy to, tak. No ja ci powiem, że moja promotorka do tej pory pamiętam, jak mi wysłała kiedyś maila, że y, mamy przynieść tam jakąś część pracy i że wpana się szczególnie Pan Witczek, dla którego usprawiedliwienie może być tylko akt zgonu. Moja hmm. pierwsza myśl nie była taka, żeby wiesz, kontynuować pisanie pracy, tylko skąd hmm. ja mogę wziąć akt zgonu. E, ale skoro okay. już o studentach, bo ja cię zapytałem o te ambicję, dlatego, że... Ja co prawda do świata akademickiego jedynie kukam od czasu do czasu, bynajmniej nie jestem z nim jakoś bardzo zaznajomiony, ale z tego co zauważyłem to właśnie cechuje te projekty studenckie bardzo duży poziom takiej ambicji, która może być nie do zrealizowania ze względu na realia. Przychodzą tak. i chcą zrobić shootera z sześcioma tak. bossami, jeszcze wiesz fabularnego z masą jakichś nieszablonowych mechanizmów, a tymczasem okazuje się, że stać ich no właśnie na jakieś tech demo bardzo często. Które z pierwotną koncepcją nie ma nic wspólnego. Tak, no moi studenci mieli już troszkę łatwiej, bo już w tych czasach, kiedy ja prowadziłem zajęcia na POJOCie, no to już było Unity, już był Unreal, także wiesz, nie musieli <coughs> tworzyć tej części silnikowej, tylko mogli mm -hmm. faktycznie skupić się na, na samej grze, tak? No i patrząc na to też, wiesz, ile ile tak naprawdę czasu w semestrze mieliśmy, ja musiałem też bardzo szybko podjąć jakąś tam decyzję i, yy, i skroić. Yy, Zajęcia czy wykłady no, do, dosyć małego skopu, tak? No i bardzo szybko stwierdziłem, dobra, ja ich nie będę uczył programowania, mhm. tylko skupię się na samym designie, produkcji, na tym, jak wygląda branża, jak wygląda proces produkowania gier. No a strona programistyczna doszedła do, do wniosku, dobra, uczyli was tego na innych zajęciach. Unity, Unreal też się macie sami douczyć, bo ja nie będę wam robił szkoleń, jakby z tych silników. Macie od tego user manuala. Yy, może to było bardzo brutalne z mojej strony. Właśnie, słyszę, że ty byłeś jakimś, kurczę, tam bardzo... Yy, wiesz co, natomiast było to skuteczne, tak, bo, bo faktycznie, faktycznie, wiesz, jak już przeszli przez, przez ten taki, wiesz, wstępny próg jakieś wdrożenia się, wiesz, w Unity czy w Unreal, to oni faktycznie robili gry. Po miesiącu mieli prototyp, po kolejnym mieli, wiesz, jakąś tam alfę, po kolejnym mieli betę i, wiesz, w cztery miesiące mieli zamknięty Mieli zamknięte wiesz, proste gierki, nie wiem, tam na 10, 15, 20 minut rozgrywki to różnie wychodziło, i, i to faktycznie były kompletne gry, to były małe gry ale były kompletne. No natomiast tak, no bardzo często były takie sytuacje, że studenci przychodzili z dużymi wyobrażeniami na temat tego, ile są w stanie osiągnąć w ciągu paru miesięcy, jakie to gry zrobią i tak dalej, i tak dalej. I miałem nawet parę takich, wiesz, spin ze studentami na zasadzie, że nie, my tu zrobimy, będzie super gra, to, 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 tu jest design dog, zrobimy tyle, tyle kontentu, Wiesz, ja tak siedzę, siedzę, patrzę, no nie zrobicie tego. Połowę tego nie zrobicie. No nie, zrobimy, zrobimy, i tak dalej, w ogóle wiesz, i tak dalej, i tak W końcu im mówię: Dobra, podzielcie to na część minimum, część rozszerzoną, zobaczymy za nie? Potem, potem wiesz. E, miałem takiego jednego, co strasznie się ze mną kłócił. Nawet miałem tam z nim jedną jakąś tam większą taką spinę na zasadzie, że w końcu mu powiedziałem słuchaj, jak ci się nie podoba naprawdę, może zmienić specjalizację, nie? E, Tak, tak, ale to była taka jedyna ostrzejsza sytuacja, jaką miałem ze studentem. No, natomiast zrobił projekt, potem wiesz, potem przyszedł, no faktycznie miałeś rację, nie dalibyśmy rady tego zrobić, nie? I, i, I w ogóle dzięki, dzięki, fajnie było i, i wiesz, projekt zrobiony, obrana zrobiona, także, także różne te historie są. Natomiast tak, bardzo często się przewijało faktycznie to, że ale wiesz, no, ja, ja też miałem tak niejednokrotnie. Także wydawało mi się, że wiesz, większy skop jesteśmy w stanie zrobić nawet, wiesz, w nitralu, niż faktycznie finalnie się to dawało zrealizować. No i potem się cieło-cieło, wiesz, kontentostro. W grach bardzo łatwo jest no, jednak przeszacować rzeczy, tak? Albo niedoszacować. Także, także tak, wiesz, no, jeżeli sami my, jako twórcy, mamy często z tym problemy, no to czego oczekiwać wiesz od studentów, którzy dopiero pierwszy raz. Mają styczność nie wiem, z robieniem gier, czy zrobieniem czy czy takich większych projektów. A tak? jak się młodzież właściwie zmieniła przez ten czas? Bo ja wiem, że Ty już nie jesteś aktywnym wykładowcą, ale cały czas się udzielasz podczas różnych imprez, na których młodzi gdzie mm. się pojawiają. No, nie tak dawno temu przecież jurorowaliśmy sobie podczas mm -hmm. Warsaw Game Jamu Pro. Nawet Twój temat dżemu What is Real został wielkodusznie wybrany przez studentów. Wcale się nie gniewam, że nie wybrali mojego. Mm -hmm. I wiesz, mam znajomych wykładowców, wykładowczynie, którzy twierdzą, że to już jest trochę inna młodzież, że ta zetka ma inne oczekiwania, inny ten span, inne cele. Trochę też nie chcę zapieprzać w tym neoliberalnym paradygmacie. Jakie są twoje spostrzeżenia w tym temacie? Wiesz co, ja już widziałem prowadząc zajęcia na Pejocie, że Aha. każdy rocznik był inny i faktycznie szło to w jakimś takim kierunku, że te pierwsze roczniki no, miały troszeczkę inne podejście do tematu niż te ostatnie. Natomiast no, nie byłbym w stanie, wiesz, wydestylować dokładnie, co to było. Tak? to było bardziej takie wrażenie i, i, wiesz, i ogólny jakby sposób, czy zakres tworzenia tych projektów, które, które powstawały, wiesz, w kolejnych po prostu rocznikach. Ale faktycznie gdzieś tam te zmiany były w podejściu. Tak. Ciężko mówię, określić mi jakie to są zmiany tak, i, i czym one się charakteryzowały, bo tak nigdy nie zastanawiałem się nad tym jako, jakoś głębiej. Ale też nawet jak wiesz, bo zawsze ja też robiłem na swoich zajęciach coś takiego, że pod koniec semestru zapraszałem ludzi z branży, mhm. aby pograli w gry studentów, no i bardzo ostro powiedzieli, co o tych grach sądzą. Tak? Straszny <laughs> byłeś na tych wykładach. Straszny, byłeś, straszny, ale też wychodziłem z założenia, że no, lepiej, żeby dowiedzieli się, dostali jakąś taką ostrzejszą krytykę teraz mhm. na studiach. Aniżeli żeby potem dostali taką albo jeszcze gorszą krytykę od graczy. Także to też często było dla nich takim eye-opening experience, że się tak wyrażę. Natomiast też sobie chwalili po prostu to, tak, że faktycznie dostawali taki, wiesz, różny feedback, bo, bo to nie był też, wiesz, taki feedback od tych, od moich gości, tak, których zapraszałem na zasadzie, że tu jest, wiesz, chrzanione i tak dalej, i tak dalej do kosza, Natomiast no, to też był feedback jakby merytoryczny, więc oni też bardzo, jeżeli chcieli, to mogli z tego feedbacku bardzo dużo wyciągać, no, natomiast ja też jakby prosiłem tych gości, żeby recenzowali te gry tak, jakby recenzowali faktyczne, komercyjne, prawdziwe projekty, żeby studenci mogli troszeczkę tak, bardziej poczuć no, że ta branża nie jest prosta I, i wiesz i że tworzenie gier wymaga naprawdę dużego poświęcenia dużej ilości czasu na to żeby no, zastanowić się tak jaką grę chcemy zrobić dla kogo czy ona w ogóle ma jakieś szanse na to żeby przetrwać wiesz na rynku czy w zderzeniu z graczami także 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 no Dobrze, że o tym mówisz, ponieważ kolejna twoja gra jest według mnie targetowana, dość, czy była według mnie targetowana, dość dziwnie. Mówię tutaj o udanej premierze Growing Upa, który jest wizualną nowelką, ale z elementami RPG i też klasycznej przygodówki. No przede wszystkim jest tytułem dowcipnym, fajnie zanurzonym w tym nostalgicznym czasie, bo to są takie lata 90. Zgadza się. Permanentne. Permanentne lata 90. Tak, tak. tak, to jest trochę nieatrakcyjne. Ale nie uszło mojej uwadze, że jest to tytuł mocno dość wzorowany na Chinese Parents, mhm. który zresztą też jest wzorowany na, na, nie wiem, Princess Makerze w jakimś tam stopniu, ale no jest to model rozgrywki popularny na Wschodzie. W dodatku, jeżeli się nie mylę, gra nawet miała premierę. O takiej godzinie, żeby było właśnie jak najwięcej chińskich użytkowników na Steamie. Widać zresztą w recenzjach, że Chiny są aktywne, jeżeli chodzi o recenzowanie tego produktu. Skąd w ogóle pomysł i czy nazywanie tego kopią Chinese Parents, co kiedyś zresztą żeśmy użyli na naszych social mediach i nam się słusznie oberwało, jest uprawnione? Wiesz co, to była nie tyle kopia, co spin-off, uh -huh. bo jakby Growing Up było od początku dogadane jako spin-off czy tylko bardziej targetowane no. na, na rynki zachodnie, ale też w taki sposób, że no, żeby na rynku chińskim ta gra mogła um, odnieść jakiś sam sukces. Uh -huh. Tak, chociaż finalnie wydaje mi się, że w ogóle w Chinach ona nie została wydana w wersji chińskiej. E, aczkolwiek tu chłopaku zwaliłby się, trzeba było spytać, jak to, jak to faktycznie wygląda, bo ja już nie mam aktualnych informacji tutaj. E, jaka dokładnie geneza była tego pomysłu, nie mam szczerze mówiąc zielonego pojęcia. W sensie nie pamiętam, po mm -hmm. prostu, tak? bo jak ja już przyszedłem do Wiley, to przyszedłem konkretnie, aby robić ten projekt. Tak, więc bez... On bo, już był. To, w to był trakcie. Wile, do, do Wile Monarch, musimy na tak. porządku rozmowy to zaznaczyć. Tak, 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 mm -hmm. tak, dokładnie. E, <coughs> więc więc. Ja, ja do końca nie wiem, albo nie pamiętam, jaka była geneza mhm. i jaki dokładnie był proces y, wymyślania tego projektu. No, natomiast jak ja przyszedłem, no to jego ogólna koncepcja była zaakceptowana przez wydawcę y, y, i to jakby było z premedytacją, tak? y, że to jest spin-off z Chinese zresztą no, wydawca był powiązany z Chinese Parents, także, także, także tu wszystko jakby zostało w tym samym gronie, nazwijmy to. Taki nieoficjalny sequel, trochę można powiedzieć, nawet może. Mnie zdziwiło, bo powiem ci szczerze nie znam z Parents, ale zdziwiło mnie, że w grze, która jest y, dość mocno, jako się rzekło, targetowana również na rynek chiński, pojawiają się wątki y, czy LGBT, czy y, osób z niepełnosprawnościami. I to zrobione z taką europejską wrażliwością. Bo przede wszystkim, jakby to wiesz, to miało być takie American Parents po prostu, tak? Więc, więc to, to, tak jak mówię, to miało być spin-off jakby geneza tego, to miał być spino właśnie China bardziej przeznaczony i bardziej jakby zgodny z kulturą rynków zachodnich, tak, czy mm -hmm. europejskich, czy amerykańskich. Dlatego właśnie takie, ani inne wątki, dlatego taki typ tej nostalgii lat 90., a nie inny, bo bardziej tak jakby, no, chcieliśmy to targetować właśnie na te rynki zachodnie, tak, ale przy okazji, no, tak jak mówię, no, miało to być zrobione w ten sposób, żeby było interesujące też i atrakcyjne dla... E, dla chińskich graczy. No, natomiast tym targetem bardziej były, była właśnie Europa i Ameryka, e, aniżeli Chiny. Tak, jeżeli chodzi o ten, taki, wiesz, e, target gracza. Udało wam się zresztą dokoptować do tego projektu nazwiska znane no, właściwie nad, w całej branży. Myślę tutaj o e, e, czy e, Christiani Diwajnie, głównym scenarzyście Life is Stranger, mm -hmm. czy Matthew Ritterze, scenarzyście Tales from the Borderland, ale też Gracjana Zielińska, przecież od Solstice Cinder z Wami pracowała. Tak. No był z tego jakiś taki przedziwny, eklektyczny team ludzi, którzy wydaje mi się chcieli sobie, nie chcę, żeby to słowo zostało źle zinterpretowane, ale trochę odpocząć, trochę właśnie osiąść w takich klimatach przyjemnej nostalgii za dzieciństwem i może też zaoferować produkt nieśpieszny. Czy to jest dobra intuicja? Wiesz co, no na pewno faktycznie zespół Growing Up był takim zlepkiem różnych osób, niektóre z nich no bardziej znane w branży, czy w Polsce, czy na Zachodzie, niektóre mniej, natomiast to też miało być selling pointem jakby tej gry, tak, mm -hmm. zaangażowanie właśnie, wiesz, chociażby nazwisk Christiana Divina, czy, czy też muzyka, tak, Guthrie, no, miało gdzieś tam pomóc rozpromować Planet tę grę. Planet kompozytor, dopowiem tylko. Tak, zgadza się. Więc jakby to było celowe, to był celowy zabieg, taki marketingowy też troszkę. No, natomiast oni wszyscy też zrobili super, super robotę, jak zresztą widać w samej grze. Tak? A jaki mieliście kontakt? To znaczy, rozumiem, że pracowaliście zdalnie, natomiast hmm? spora część z Was faktycznie fizycznie u, u Wild No bardzo krótko fizycznie. Faktycznie, bo jak projekt się zaczął, to był... 2019, gdzieś tam końcówka, wrzesień, październik, ja chyba od października 2019, właśnie zacząłem pracować w Weimar No natomiast luty, marzec 2020 to już się zaczął COVID, także my bardzo szybko przestaliśmy pracować w biurze, i właściwie większość groinga od tamtego momentu już powstawała całkowicie zdalnie. I tak samo no, współpraca z pisarzami, czy z Mafią właśnie, czy, czy z Christianem e, odbywała się całkowicie zdalnie, ale również nas, nasz Team też pracował zdalnie. Tak? Czy my z Gracjaną, e, czy też z innymi osobami z Teamu, już wszyscy po prostu pracowaliśmy nad tym zdalnie, tak, no bo, no bo była pandemia, wiadomo, no, że jaka była, że sytuacja. była pandemia tak, naprawdę tak, tak. aż. Teraz troszkę żeśmy wrócili do, do normalniejszych czasów, no, natomiast wtedy yy, był to trudny moment, tak, bo, bo growing up wtedy było jakoś świeżo po preprodukcji dopiero i wchodziło w ten milestone alfy. I nagle cała produkcja, cała firma, właściwie wiesz, została wywrócona do góry nogami, no bo już nie pracowaliśmy w biurze, tylko zdalnie, tak? I wszyscy musieliśmy się mocno nauczyć po prostu tego nowego trybu. Ja również, bo nigdy nie prowadziłem e, projektu zdalnie w takiej skali. Jakby, no oczywiście, zawsze był jakiś outsourcing neutralu, tak, czy przy Gardensach, czy przy Dr. Kers, czy Fabius i tak dalej. No, natomiast nigdy nie miałem całego teamu pod sobą, który pracował tylko i wyłącznie zdalnie. Więc, więc to było ciekawe, ciekawe dosyć wyzwanie, żeby wymyślić nowe, nowe nie wiem, metody produkcyjne czy komunikacyjne, tak, żeby faktycznie ten projekt cały czas szedł do przodu. No bo jednak łatwiej jest, i, i to teraz widzimy tak mocno, jak pracujemy hybrydowo, także czasem w biurze, czasem zdalnie, że no, oczywiście da się robić gry zdalnie bez problemu i współpracować z ludźmi zdalnie bez problemu. Natomiast jak tylko ktoś się pojawia w biurze, od razu rzeczy idą kilkukrotnie szybciej, lepiej, sprawniej, e, mniej jest jakiś, nie wiem, e, nie chcę tego nazwać problemów komunikacyjnych, no ale ta komunikacja po prostu łatwiej przebiega, jak masz człowieka face to face, a nie jak, wiesz, a nie jak jesteś no, przedzielony tym takim wiesz, ekranem tak i widzisz tylko obraz człowieka na kamerze, a nie, a nie masz go obok siebie. Nie? No to powiedzmy, że Gręk się faktycznie wam dobrze udał, czego dowody można zobaczyć na Steamie. Zarówno jeżeli chodzi o recenzję użytkowników, jak i pik. Tam było ,6 tysiąca, co jak na wizualną nowelkę jest naprawdę kapitalnym wynikiem. I niespodziewanie dla mnie przynajmniej po premierze gry, która się udała, ogłosiłeś roczny. Urlop. Początkowo, jak zresztą sporo naszych znajomych podejrzewałem, że po prostu musisz odpocząć, bo jesteś wypalony. Natomiast zanotowałem sobie, ponieważ ja z Ciebie, czy nie chciałbyś wziąć udziału w podcaście. Wtedy właśnie nagrywaliśmy podcast o wypaleniu. Stwierdziłem, kurczę, mam człowieka, który właśnie w ogóle odszedł. Będzie idealny. Po czym mi odpisałeś, nie, prosty powód. Drugie dziecko, plus miałem się ochotę porządnie poopierdalać, a nie gonić za nowymi <śmiech> projektami. <śmiech> jak ci poszło to opierdalanie się? No ja pamiętam tą rozmowę w ogóle. Jeszcze wrócę do tego, bo, bo pamiętam, że y, tam miał być wątek wypalenia mocny i tak dalej. Ja ci powiedziałem, że no, podcast spoko, ale ja nie wziąłem urlopu dlatego, że się wypaliłem, tylko dlatego, że po prostu miałem ochotę nic nie robić przez jakiś dłuższy czas. E, natomiast, natomiast... Jeszcze raz powtórz pytanie. A jak się jak to się było tak opierdalać? Co z tego wyniosłeś okresu? Wiesz co, bardzo miło, bardzo miło. Polecam, polecam każdemu zrobić sobie raz na jakiś czas jakiś taki dłuższy urlop, przerwę, bo to... No raz że człowiek nagle odkrywa, jak bardzo sztucznym, wiesz, konstruktem jest ta praca od poniedziałku do piątku i potem odpoczywanie w weekendy. Mm -hmm. eee, ja na początku mega dziwnie się czułem, że po prostu jest wiesz normalny dzień tygodnia, Ja sobie mogę wstać później, nic nie mam do roboty, mogę spokojnie spędzić czas z rodziną, nie wiem, pójść rano, wiesz, nie wiem, na lody z dzieciakami czy cokolwiek, czy do parku, wiesz, we wtorek i nie ma ludzi. Więc było to dziwne uczucie gdzieś tam na początku. Nawet dochodziło do takich momentów, że wiesz, łapają się na tym, że kurczę, nie do końca wiem, który jest dzień tygodnia, po prostu, bo te dni zaczynały mi się, wiesz, zlewać, tak? Jak człowiek jest przyzwyczajony do pracy od wiesz, poniedziałku do piątku, no to gdzieś ten rytm jest, tak. a jak tego rytmu zabraknie, to tak. No, każdy dzień jest weekendem, więc, więc wiesz, jest zupełnie inny feeling. Nie? No natomiast wiesz, mi to bardzo dużo dało, bo ja faktycznie bardzo dużo odpocząłem i też miałem dużo czasu, żeby tak się zastanowić nad tym, co dalej. Taką przerwę już tak naprawdę, wiesz, chciałem sobie zrobić po Nitrealu. No, natomiast wtedy pojawiła się wiesz, propozycja z Wiley, e, pracę nad Growing Up, i m, no, po przemyśleniu gdzieś tam doszedłem do wniosku, że ten projekt. no i jarał mnie, jarała mnie koncepcja tego projektu, tak? Bo i, i pomysł na setting był fajny. I, I wiesz, i właśnie to, o czym wspomniałeś, tak, że my właśnie żeśmy poruszali dużo takich wątków trudniejszych, tak, jak właśnie LGBT, czy jakieś disabilities i tak dalej. Jakby zrobiliśmy to bardzo, bardzo celowo, i, i to mnie na przykład właśnie w tym projekcie bardzo jarało. Także to jest właśnie taki projekt, w którym możemy poruszyć. Trudne tematy, jak na przykład też bullying, nie wiem, alkoholizm w rodzinach, rozwody, wiesz, nie wiem, śmierć członków rodziny, bo tam też była jedna postać, która gdzieś tam brata w ciągu wątków fabuły straciła, także dużo tego było. I my jużśmy to robili z premedytacją, to od początku jakby było w koncepcji projektu, a przynajmniej weszło no, w momencie, kiedy, 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 kiedy ja przejąłem jakby pieczę nad tym projektem. I jakby to mnie jarało ten projekt jakby na tyle i możliwości jakby poprowadzenia fajnie fabuły w takim projekcie, że stwierdziłem dobra pójdę robić kolejną grę tak? plus też tak jak wspomniałem no, mieliśmy biuro na głowie, które trzeba było opłacać więc no, też musiałem gdzieś tam zadbać o swoją rodzinę i jednak zagrać bezpiecznie i, i znaleźć sobie pracę i jakieś źródło utrzymania finansowania cokolwiek żeby w najgorszym wypadku no być w stanie po prostu też to biuro dalej opłacać. na szczęście jakby z tamtej Udało się nam gdzieś tam Tylko wycofać raskiać. i dogadać, tak? Yy, więc uf, yy, ale, ale tak, no jak wspomniałem, to był stresujący dosyć okres czasu. Natomiast, wracając do, do, do urlopu, yy, wiesz, dało mi to bardzo dużo takiego czasu, żeby zastanowić się nad tym, co dalej. Co ja chcę robić? Jakie gry chcę robić? W jaki sposób? Jak ja chcę w ogóle pracować z ludźmi? Wiesz, z jakim typem ludzi chcę pracować, tak? jakie są dla mnie ważne nie wiem, wartości w, nie wiem, w firmie, czy we współpracy, czy w zespole, wiesz, tego typu rzeczy. tak? Więc ja sobie takie rzeczy w głowie powolutku gdzieś tam układałem. I, i, I to na pewno, jakby to, że miałem, wiesz, ten czas i przestrzeń na to, żeby po prostu pomyśleć o swoim życiu, o swojej przyszłości, jakby też mocno mnie ukierunkowało na to, co potem wydarzyło się, jakby, no, później, tak. Ale też no, super było to, że wiesz, że no mogłem spędzić czas z rodziną, zobaczyć jak dzieci dorastają, faktycznie nacieszyć się drugim potomkiem, który się w maju gdzieś tam w środku tego mojego urlopu, czy tam na początku, ja chyba poszedłem na ten urlop jakoś finalnie na początku kwietnia. No, ale tak, no, po prostu czas, wiesz, czas dla siebie, czas dla rodziny, czas na takie zreflektowanie się, spojrzenie na swoją przeszłość, bardziej krytycznie wyciągnięcie wniosków, pomyślenie sobie, co dalej, tak ustalenie sobie jakichś planów. Także bez tego urlopu no, nie miałbym na to przestrzeni, tak? bo, bo chociażby decyzja o podjęciu współpracy z Wajnami no, była taką decyzją bardzo na jolo. Tak? Ona, ona nie miała jakiś tam uzasadnienia w jakimś moim długoterminowym planie, tylko po prostu to było no fajnie, fajnie współpracujemy i tak dalej, tak? I jakby cieszę się z tego, że, że jakby ten jakby z chłopakami pracowałem w Wajlach, taki ten projekt powstał. No natomiast wiem, że gdybym wiedział to, co tego co dowiedziałem się podczas tego urlopu, podjąłbym inne decyzje, tak? Bo właśnie podczas urlopu dopiero miałem możliwość sprecyzowania sobie tego, czego oczekuję po prostu dalej od siebie, czy od swojego życia, czy od kariery i tak dalej. I trafiłeś na krótką chwilę do Gliwickiego Destructive Creations. Jarosław Zieliński, jako się rzekło, podał Ci kiedyś pomocną dłoń na etapie Nitreala, ale właściwie nie wiem, co ty robiłeś przy Warmongers i dlaczego tak krótko. Ale Warmongers to była jeszcze końcówka Nitral Games. To był 2019 rok, to było właśnie na przełomie mojej kariery między a, Nitral Games no, a Balmor. Tak, masz rację. No. Także nie. Akurat podczas mojego urlopu to bardziej, bardziej odpoczywałem i tam tylko raz w tygodniu w poniedziałki zaglądałem do Wiley, żeby, mm -hmm. żeby zobaczyć jak tam, jak tam jest z Growing Up, bo my faktycznie grę skończyliśmy gdzieś tam pod koniec marca razem z DLC. No, natomiast premiera dopiero gdzieś tam była pod koniec roku, już nie pamiętam, to był chyba październik czy, czy coś w ten deszcz. Jak daten. się robi w ogóle, że się odkłada gotowe projekt ja już nie pamiętam czemu tak było i czemu zapadła taka decyzja, ona chyba wyszła ze, od strony wydawcy. Tam w międzyczasie jeszcze były jakieś twiki, wiesz, przygotowania pod wersję, pod wersję mobile. Więc jakieś drobiazgi jeszcze gdzieś tam wiesz, drobiazgów doglądałem i, i, i nimi zarządzałem w Wajlach, natomiast starałem się tam za bardzo nie angażować w jakieś nie wiem, poboczne projekty, co oczywiście nie do końca mi się udało, bo tam trochę, trochę jakichś tam drobnych konsultacji e, też robiłem podczas tego e, urlopu. Natomiast Distractive Creations i War Mongrels. To był okres właśnie e, gdzieś tam między chyba lipcem a październikiem, listopadem 2019, czyli to mm -hmm. była końcówka tak. Neutral Games i początek mojej pracy w Wild e, Ja do tego projektu trafiłem jako scenarzysta cutscen, bo Ozim szukał właśnie kogoś, kto, kto im napisze po prostu scenariusze do, do, mm -hmm. do, do cutscenek wszystkich do gier. Um, jako, że no, zawsze w Nitrealu zajmowałem się tą częścią fabularną, to też tak trochę na jolo, kiedyś napisałem, po prostu do zima, jakbyś szukał pomocy, coś tam to nie ja mogę pisać, tak, coś tam, a wyśli co napisałeś, no to wysłałem mu jakieś rzeczy, jak przyszedłem jakieś tam zadanie testowe też zrobiłem i w końcu Ozim stwierdził, że no dobra, to, to biorę ciebie, tylko zrób dobrze, eee, natomiast no współpraca się skończyła z bardzo prostego powodu, tak, no ja już byłem w Wajlach i, i faktycznie trochę. Trochę też nie wyrabiałem po prostu czasowo, tak? Bo robiłem na full-time waj od rana. Wieczorem wracałem do domu, siadałem przy komputerze i starałem się cokolwiek sensownego napisać dla, dla Ozima do projektu. I no bardzo szybko żeśmy sobie zdali sprawę w obie strony, że to nie zadziała w tym trybie dalej. Także no fajnie było na początku gdzieś tam to jakoś szło, no, ale potem, jak już poszedłem robić faktycznie na full-time projekt, no to, to ja nie byłem w stanie też po prostu dostarczać rzeczy w takich terminach i w takiej prędkości, jak jakoś im potrzebował, więc dokończyłem co miałem tam do dokończenia. No, i po prostu podaliśmy sobie ręce, i, i tyle takich chłopaki sobie radzili tam dalej, już. Swojej krwi nie ma między Wami, rozumiem. Nie, nie absolutnie. Mhm. absolutnie. No, przynajmniej z mojej strony, tak? Ale tak mam wiem, nadzieję, że, że, że Jarek <laughs> też nie ma do mnie jakiegoś tam bifa. Jarek to chyba rzadko ma do kogoś bifa. No ale uporządkowawszy fakty, po krótkim epizodzie w Destructive Creations, while Monarch, robisz grę o wychowywaniu dzieci, potem poświęcasz się wychowywaniu dzieci, no i twoje kolejne dziecko. Bo jesteś współzałożycielem studia Rebel Wolves. Rozumiem, że jest owocem tej refleksji nad tym, co byś chciał robić i, i w jakiej formie. Gdybyś był nam w stanie coś o tym studiu opowiedzieć, chociaż zdaję sobie sprawę, że będzie to trochę trudne, bo jeszcze nie zapowiedzieliście pierwszego projektu, no ale wszyscy ogłoszenie doskonale pamiętamy. Może tylko naszym słuchaczom, słuchaczkom przypomnę, że studio to, to jest niesamowite studio, w którym właściwie przynajmniej na początku chyba nie było nawet juniorów, bo tam i Tamara Zawadzka przecież, yy, i Robert Murzynowski, Bartłomiej Gawon, Konrad Tomaszkiewicz czy, czy Daniel, który jest naszym dzisiaj gościem, no to są już nazwiska, które mają po kilkanaście lat doświadczenia. Eee, tak, znaczy zaczynając jakby od początku Twojego długiego, wielowarstwowego pytania. Musisz to... nauczyć zadawać krótkie pytania, nie? Tak, tak albo dzielić się na kilka pytań. Eee, tak, to to jest... tak, faktycznie, jakby Rebel Wolves. Eee, myślę, że jest też efektem, a przynajmniej moje zaangażowanie w Rebel Wolves jest, e, jest efektem tych różnych przemyśleń i doświadczeń, które, które miałem podczas tego mojego e, prawie rocznego urlopu. My faktycznie żeśmy się z Konradem parę razy spotkali, tam byśmy rozmawiali o tym, co robiliśmy, co tam u nas i, i, i w końcu gdzieś tam organicznie zaczęliśmy sobie rozmawiać na zasadzie, jakbyśmy sobie wyobrażali nie wiem, idealną, fajną firmę, zespół, projekt. I gdzieś tam nam bardzo szybko wyszło, że właściwie mamy bardzo podobne przemyślenia na temat tego, co nam się podoba w robieniu gier, co nam się nie podoba w robieniu gier, co nam się nie wiem, w różnych firmach podoba, nie podoba, jaka kultura pracy nam się podoba, nie podoba itd. itd. No i, no i w momencie, kiedy już zaczęło dochodzić do, takie, do takich poważniejszych decyzji właśnie, że to studio powstanie, że będziemy robić grę, to oczywiście wszystko chodziło najbardziej tutaj od strony Konrada, tak? no bo on jakby był prowodyrem i, i pomysłodawcą całej idei studia i projektu. No, jak to już zaczęło nabierać kolorów, to ja bardzo szybko stwierdziłem: Kurczę, to ja chcę być po prostu tego częścią. Tak? I faktycznie zebraliśmy ten core team, który no w dużej mierze składa się z osób, z którymi pracowałem przy Wiedźminie Jeden, co, co też było jakby super selling pointem. No i żeśmy wspólnie, wspólnie założyli to studio, rozpoczęliśmy pracę nad projektem. Co mogę powiedzieć o studiu, tak jak powiedziałeś pewnie nie za dużo, bo my faktycznie skupiamy się w tej chwili na robieniu PR-u i opowiadaniu o tym, co robimy, jak robimy i tak dalej. No, natomiast tak, no, robimy rpg -a, robimy aaa -a, e, w klimatach dark fantasy, co to dokładnie jest, no, to jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym publicznie mówić, natomiast z konceptów, które żeś mógł, jak nie, do tej i... pory troszkę można pewnie wywnioskować kilka rzeczy albo przynajmniej ułożyć sobie kilka teorii w głowie. Core team tak, składa się no, z bardzo doświadczonych osób, które pracowały co najmniej przy jednym Wiedźminie i w różnych konfiguracjach. Wow, to jest to dobry selling point, twórcy przynajmniej jednego Wiedźmina. Tak, twórcy przynajmniej jednego Wiedźmina, dokładnie tak. Zespół mamy już dosyć spory, już nie wiem ile teraz nas jest, 40-50 osób jakoś tak. No, natomiast my też nie chcemy się rozrastać w nieskończoność, nasz kap to jest 80-90 osób. I nie chcemy i nie zamierzamy być więksi niż ta liczba. Tak A da że... się w tyle osób zrobić tego triple, triple A, bo wiesz, teraz wydaje mi się, że bardzo łatwo jest prężyć muskuły, że ktoś zrobi double A, triple A, natomiast gry się stają coraz droższe, i tak naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, że taki projekt mógłby w 40 szabel powstać. Wiesz co, myślę, że tak. Myślę, że my dowieziemy i jesteśmy w stanie dowieść ten, ten projekt z bardzo prostego względu, tak. My nie idziemy w ilość, tylko w jakość. Nie mm -hmm. będziemy robić RPG, wiesz, na 1900 godzin gameplayu, tylko chcemy zrobić grę, która będzie troszeczkę krótsza, o mniejszym skąpie, ale no, rzeczy, które będą w niej, czy fabuła, czy elementy gameplayowe, czy, czy wiesz, czy grafika, no, wszystko będzie dowiezione na tym poziomie, wiesz, AAA, tak? Żeby faktycznie to była gra, która. Będzie mogła konkurować z najlepszymi rpg w tej chwili wiesz, na świecie. Ale też chcemy, żeby ona wniosła coś nowego, wiesz, jakiś taki powiew świeżości, jakieś innowacje. A mechanicznie, estetycznie? I mechanicznie, i estetycznie, i storytellingowo mamy parę różnych szalnych pomysłów, no i zobaczymy, jak nam pójdzie. No, natomiast jaramy się, jaramy się, jest to, jest to najfajniejszy projekt, przy którym pracowałem, nie będę tego ukrywał, i w najfajniejszym zespole, w jakim mhm. pracowałem do tej pory jest to inna jakość zupełnie I, i wiesz i prowadzenia firmy i prowadzenia zespołu i współpracy no bo faktycznie wiesz no, gdzieś tam bardzo się staramy żeby, żeby wiesz żeby to wszystko było oparte na takim wiesz, wzajemnym szacunku na profesjonalizmie na otwartości na szczerości żeby ta firma każdy, każda osoba w tej firmie faktywa, faktycznie czuła się Dobrze, tak? I, I czuła, że robi coś po prostu no, zajebistego z zajebistymi ludźmi. A na ogół tak w branży nie jest? Jeszcze raz? Na ogół tak w branży nie jest? Wiesz co? No, bywa różnie, tak bym powiedział. Zresztą no, sam piszesz dużo różnych artykułów na temat różnych firm. W polskiej branży, więc, więc sam doskonale wiesz, jak to potrafi wyglądać. Tak bywa różnie. E, tak, no natomiast natomiast wiesz, no naszym założeniem od początku było, było to, żeby studio na pierwszym miejscu stawiało ludzi na drugim projekt, a na trzecim miejscu dopiero wiesz sferę biznesową. No bo dochodzimy do wniosku, że wiesz, jak ludzie będą zadowoleni, to zrobią fajną grę, a jak gra będzie fajna. To spodoba się też ludziom i, i wiesz, i wtedy tak jakby biznes firma też będą miały szansę sensownie się rozrastać. Tak, absolutnie wiesz, no nie chcemy, nie chcemy robić. Um wiesz, jakiś głuchy telefonów, czy wprowadzać polityki do firmy, generalnie tak, no mamy taką zasadę, że no po prostu polityka jest czymś niemile widzianym w firmie, tak, mhm. mamy ze sobą współpracować, wiesz, uczciwie, szczerze, profesjonalnie, a nie bawić się, wiesz, po prostu w jakieś giereczki, kto, kto może bardziej, kto wie lepiej i tak dalej, i tak dalej, także... Także wiesz, oczywiście rzeczywistość nas zweryfikuje za jakiś czas, i, i, i tak samo jak na projekt dobiegnie końca, no to będziemy wszyscy mogli ocenić, e, jaki jest tego wszystkiego efekt, no, ale, ale na, razie, na razie jest super. Tak? No, przynajmniej z mojej perspektywy ja się, ja, mi się pracuje świetnie, projekt idzie do przodu. Wiesz, to też nie jest tak, że my siedzimy i sobie coś tam wymyślamy, preprodukujemy, robimy jakieś koncepciki my faktycznie wiesz bardzo szybko już mieliśmy grywalne elementy gry, wiemy konkretnie co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić, jaka to ma być gra i po prostu do tego skutecznie dążymy. Także, także tak. No. Idziecie do przodu, macie pomysły na gameplay, macie pomysły na storytelling, macie pomysły na estetykę, macie ponad 40 ludzi i macie też Chiński kapitał. Myślę tutaj o firmie Netis, która ogłosiła, że będzie w Rebel Wolves inwestować. To powiedzmy, że ten sam Netis wcześniej podjął współpracę z Eleven Beat Studios, będzie portował na urządzenia mobilne Frostpanka, no i też wyłożył kilka milionów na Something Random Studio twórców Super hota, no ale chiński kapitał jest, wydaje się, w ogóle coraz bardziej widoczny, jeżeli chodzi o polski game Dev, bo inwestuje ten cent w gruby Entertainment i jest już właścicielem. Um, exit Plan uh, Studios, um, Qloka, Centa, Cenegi, wyłożył dużo całkiem na akcji Bloobera, bo jest um, największym akcjonariuszem w tym momencie. Uh, no i jeszcze uh, The Parasite i Pixel Ant, widzę również uh, w swoich notatkach, że pieniądze chińskie zobaczyłem. Moje pytanie, czy uh, to nie jest, czy na tego konia rzeczywiście należy stawiać, chociażby wobec tego, że no widzimy, że Chiny się stają geopolitycznie coraz trudniejszym partnerem w ogóle dla państw zachodnich i nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o rozrywce, myślę też o technologiach. No i wiemy doskonale, że czy wiemy, no, czytaliśmy doniesienia prasowe, że na przykład Tencent rzekomo próbuje na część tworzonych pod swoimi skrzydłami gier wpływać kreatywnie. Wiesz, co nie wiem, jak to jest z tym wpływem, o którym mówisz, bo jakby nie siedziłem tych newsów za bardzo. No natomiast wiesz, zarówno Tencent, jak i Netis, no, to są już globalne tak naprawdę firmy, które wiesz, globalnie współpracują z, i finansują czy firmy, czy projekty na całym świecie. No chociażby wiesz, Netis też finansuje Quantic Dream, które. które no kupił wszyscy, w ogóle Quantic tak, Dream. Tak, ku, dokładnie kupił. E, więc wiesz, no, jakby. E, to już jest część jakby wiesz, światowego game devu, i, i wydaje mi się, że to będzie tylko się rozrastać. Natomiast, tak jak mówisz, no, sytuacja geopolityczna nie jest prosta na wielu płaszczyznach i my również musimy jakby bardzo, bardzo jakby świadomie i ostrożnie jakby podchodzić do tematu od tej strony, trzymać rękę na pulsie, no, bo wiadomo, że jesteśmy odpowiedzialni teraz nie tylko za firmę, jak i projekt, tak? ale no, też za ludzi, których żeśmy zatrudnili. Tak? No, natomiast staramy się wszystko robić sensownie, tak, żeby minimalizować różne. Ryzyka, no i też z drugiej strony, no jakby być w stanie sfinansować projekt, tak. Rozumiem, że możesz mi powiedzieć wprost, że nie ma żadnych nacisków ze strony natis na to, co ma się znaleźć w debiucie Rebel Wolves i że ta współpraca, jakby zachowujecie wolność twórczą. Oczywiście, bo takie było jakby główne założenie, tak? Jakiejkolwiek współpracy, którą żeśmy rozważali, tak, że my chcemy cały czas zachować w pełni niezależność. Także tak, to jest cały czas jakby nasz projekt pod naszym kierownictwem, robimy go po swojemu i no właśnie tak jakby produkcja jest całkowicie po naszej stronie ocenimy w takim razie ten projekt za kilka lat jak wyjdzie co kilka lat tak tak tak, tak. Dobrze, na koniec cię chciałem jeszcze zapytać, ponieważ nie uszło mojej uwadze, jak przeglądałem sobie Twoje social media przygotowując się do tej rozmowy, że jesteś chyba największym fanem Matrixa, jeżeli chodzi w ogóle o polski game Nie, no, Może tak być faktycznie. Zresztą nawet w jednym w jednej archiwalnej rozmowie się pytałeś mnie, czy nie mam biletów przedpremierowych z racji dziennikarskiej profesji. No nie miałem. Powiedz mi, czy Matrix przetrwał próbę czasu i jak się według Ciebie sprawdziła ta część czwarta, ponieważ ja przyznam ci szczerze, że miałem w głowie. Coś w rodzaju serii supernowych, które tam rozświetlały i w ogóle reinterpretowałem tego Matrixa mhm. nieszczęsnego. I do tej pory nie wiem, co o nim myśleć. Wiesz co, myślę, że oryginalna trilogia no, nadal jest wiesz, bardzo aktualna i, i przetrwała tą próbę czasu, tak? To wciąż są bardzo dobre filmy, no, szczególnie część pierwsza, no, to wiesz, jakby tutaj bez zastrzeżeń. Yes, tak. Wciąż jest to po prostu świetny film, wiesz, ze świetną fabułą i, i ze świetnymi rozpinami filozoficznymi. Czwarta część no zdecydowanie jest inna i, i dla mnie też to gdzieś tam na początku było szokiem, jak, jak, jak oglądałem ten film, bo przez, przez długą chwilę nie mogłem się odnaleźć jakby w tej, w tej nowej tak, koncepcji, bo tam wszystko było, wszystko było inne, i wiesz, i... I, I reżyseria, i kolorystyka, i nie wiem, sposób przeprowadzania chociażby tych scen walki. Um, bardzo, bardzo, bardzo dużo zmian, ale no to też pokazuje, jak bardzo zmieniła się no, sama twórczyni jakby Matrixa, tak. No bo czwórka jakby już tylko Lana robiła, tak, e, bez, bez siostry. E, natomiast no, ja już widziałem czwórkę kilka razy. I, I mi się to podoba, tak, mi się podoba ten film, tak. On jest inny faktycznie od oryginalnej drogi, ale ma w sobie coś. Ma w sobie coś, co, co jest interesujące. Ja myślę, że też dosyć. Trafnie pokazuje, w jakich czasach teraz żyjemy, tak, szczególnie te cytaty tego The Analyst, który mówi, że no, jakby fakty nie są istotne, tylko emocje są istotne w dzisiejszych czasach, tak, jak patrzysz czasem na Twittera i na różne wiesz burze, które tam mm. wiesz, wybuchają, ale też na, na, na politykę, która jest mocno oparta. W tej chwili mam wrażenia, wiesz, na, na tym, kto co sądzi, jaką ma opinię, a nie na tym, jakie są fakty. To wydaje mi się, że tutaj Lana bardzo trafnie dużo różnych rzeczy zauważyła, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą rzeczywistość, w której funkcjonujemy. To prawda, tylko ja się zastanawiam, bo to jest w ogóle dyskusja, która się toczy nie tylko w GameDev, ale szerzej w całym przemyśle rozrywkowym. Czy aby nie zaczynamy przesadzać z metakomentarzem, ponieważ metakomentarz ma to do siebie, że oczywiście może być bardzo wywrotowy i przepięknie może twórca, jak chociażby Ron Gilbert niedawno z Return to Monkey Island, usiąść, rozłożyć swoje dzieło na czynniki pierwsze, skomentować je w sposób złośliwy lub zabawny, ale z drugiej strony to trochę chyba grzebie markę. Zauważ, że tak naprawdę trudno by było do tego Matrixa dopisać, chociaż pewnie by się dało, no to zakończenie jest otwarte, Część kolejną, natomiast no, nawet w kinie powstają takie niesamowite zjawiska jak screamy. Nie wiem, czy widziałeś tę nową część. W której, wiesz, niby jest ten sam schemat fabularny, grupa dzieciaków ucieka przed mordercą. Natomiast są to dzi dzieciaki wychowane na screenach, które doskonale zdają sobie sprawę z różnych tam schematów fabularnych. I na przykład w pewnym momencie, wiesz, moja ukochana scena, siadają w kółeczku i zaczynają dyskutować, kto ma największe procentowe szanse, żeby zostać mordercą na bazie poprzednich filmów. I, i czy ta metanarracja, bo ty jesteś. O czym być może za rzadko podczas tej rozmowy wspomnieliśmy, no naprawdę niesamowicie tęgim umysłem, jak chodzi w ogóle o projektowanie narracji i scenariuszy do gier wideo. Widziałem Twoje wystąpienie na Digital Dragon zresztą bardzo dobre. Czy ta tendencja do tego, żeby opisywać świat w takich metakategoriach się utrzyma i co ona oznacza dla game devu? Mam nadzieję, że nie, bo, bo szczerze mówiąc, wydaje mi się, znaczy ja nie lubię tego, mhm. tego meta komentarza, szczególnie wiesz, w filmach czy, czy, czy w książkach, wydaje mi się, że takie wiesz, troszeczkę za bardzo burzenie tej czwartej ściany. Znaczy to nie jest coś, co, co, co gdzieś tam do mnie przemawia, tak? I, i, I to też jakiś był. To też był element tego nowego Matrixa, który, od którego na początku troszeczkę się tam odbiłem i który nie do końca mi gdzieś tam leżał, natomiast no nie wiem, ciężko jest stwierdzić, wiesz, jakie będą trendy, no ewidentnie, ewidentnie, teraz jest, teraz szczególnie, że żyjemy w czasach właśnie, wiesz, niekończących się rebootów, sequeli, to troszeczkę to, to, to meta komentary wchodzi, bo mocno te wszystkie filmy, Różne czy gry nawet tak działają na nostalgii i, i, i wiesz, i, i korzystają jakby z tej, z tej nostalgii, żeby sprzedać e, nowe części, chociażby, no nie wiem, Ghostbusters, tak, który jest tak naprawdę no, kopią pierwszej części. Jakby tam spojrzeć na scenariusz, to jest dokładnie krok po kroku to samo, co się działo w pierwszej części. A tylko do tej nowej części podane... z pole Tak, Rudem? Mhm. tak te, tej nowej części wiesz, z, z tymi dzieciakami, e, to jest dokładnie to samo. tak Tylko, że podane w innym opakowaniu. I z tą taką warstwą, że teraz mamy, wiesz, nowych spacersów, ale są też ci starzy, i to jest takie, wiesz, przekazanie pałeczki dalej. To samo zresztą Star Warsy zrobiły, tak? Siódma część to też jest tak naprawdę kalka czwartej. Jak spojrzysz, wiesz, na ten sens, to jest krok po kroku, te same metywy, te same elementy, tylko podane w innym sosie. Czy to jest fajne, czy to jest niefajne? No, każdy musi sobie odpowiedzieć, chyba na to pytanie sam. No, natomiast. Ja trochę czekam, jakby Sequela i rebooty są fajne w pewnych granicach, ale ja czekam na coś takiego, wiesz, coś takiego nowego, jakąś taką nową pigułę, właśnie, jak wiesz, jak, jak ten Matrix ten 20 parę lat temu zrewolucjonizował bardzo dużo rzeczy. Dawno wydaje mi się, nie było, wiesz, takiego filmu, czy, czy nawet gry po prostu, która byłaby nowym IP, jakimś nowym pomysłem, która by wprowadziła jakąś taką nową jakość, nową świeżość, wiesz. Coś nowego dla naszej może, kultury. Może będzie, ponieważ przypomnę, że Konrad Tomaszkiewicz obwieszczając istnienie studia, użył również określenia, że zamierzacie zrewolucjonizować gatunek. Za co oczywiście trzymam kciuki, bo myślę, że nasz gość udowodnił zresztą dzisiaj, no ale przede wszystkim udowodnił przez swoją karierę, że aktualizować to, co robi, potrafi. I potrafi oczywiście zmieniać profesje, projekty, no i przede wszystkim pomysły na to, jak studio prowadzić i jakie gry wydawać. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj Daniel Sadowski. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję również. Trzymaj się.